Ja się nazywam Tomasz Synowiec, reprezentuję Instytut Demokracji Bezpośredniej i będę prowadził dzisiejsze spotkanie. Mamy obecnego gościa pana Roberta Wagińskiego, działacza, felietonistę Gazety Lubuskiej. Dzień dobry, witam. Chyba bardziej już felietonistę niż działacza. Tak, to może. Nie wiem jak zresztą gości będziemy oczywiście przedstawiać, jeżeli uda im się dotrzeć. Pogoda zimowa utrudnia kwestię transportu. Więc porozmawiamy o tej właśnie polaryzacji, która cieszy się teraz, mam wrażenie, złą sławą. I jak wspominałem też tutaj przy warsztatach, moim zdaniem niekoniecznie zawsze złą sławą. I chciałbym zacząć od takiego połączenia pytań, czy to właściwie źle, że mamy polaryzację i jak referenda mogą wpływać na tą polaryzację, bo są głosy zarówno za tym, żeby referendami polaryzację obniżać, ale są też takie, że referendami przecież można polaryzację nakręcać. Tak, ja myślę, że polaryzacja nie jest jednak niczym złym, wręcz przeciwnie. Wychodzę z założenia, że gdzie wszyscy myślą podobnie, a nie daj Boże, gdzie wszyscy myślą identycznie, to najczęściej nie myśli nikt. W związku z powyższym polaryzacja w Polsce, jak wiemy w trakcie kampanii wyborczej, zauważyliśmy to, wiemy to teraz, ma się dobrze i będzie miała się dobrze, to bez wątpienia. Tutaj śmierci polaryzacji na pewno nie możemy oczekiwać. Ale możemy też mówić oczywiście o złych aspektach polaryzacji. Jeśli chodzi o dobre, najpierw powiem, no to ten ferment intelektualny, on jest niezbędny w życiu publicznym, bo po to są właśnie referenda, żeby uregulować ten ferment, różne bardzo spolaryzowane, często skrajne poglądy i zinstytucjonalizować je, prawda, w formie konkretnej decyzji. To jest dobra rzecz. Druga rzecz, no to jest to, że ja myślę, że na styku różnych poglądów, czyli tych spolaryzowanych, tworzy się często coś fajnego, coś bardzo dobrego. W trakcie procesu jakby dochodzenia do referendum, do demokracji całej tej bezpośredniej, w której no, edukacja jest jednym z kluczowych i najważniejszych elementów. Kiedy edukujemy, to niektórzy stają się jakby mniej ostrzy w formułowaniu poglądów. Więc to są te dobre rzeczy. Ale oczywiście wszystko musi mieć swoje granice i są również złe elementy całej tej polaryzacji. I do złych elementów, no, ja bym zaliczył po pierwsze to, że tworzą się bańki. Bańki, gdzie już nikt nie myśli tak, jak chce, tylko tak, jak określone środowiska, które narzucają mu swój pogląd. Te poglądy stają się jakby wyznacznikiem tej jednej bańki. A to powoduje znowu wyzwolenie się pewnych takich atawizmów, tak? Swój, obcy, atakuje, uciekam. I to jest właśnie ten zły element, jeśli chodzi o polaryzację. Ale co do zasady, uważam, że polaryzacja jest czymś dobrym, dlatego że ludzie mają różne poglądy, powinni je ścierać w dyskusji, a później formalizować w formie właśnie referendów. Tak, a co z tą kwestią wpływania referendów na polaryzację? No bo jak to starają się też wykazywać, referendum mogą mieć ten charakter taki depolaryzujący, pozwalający może właśnie przebić te bańki. Czyli może mylę pana zdanie. Nie myli się pan, dlatego że referendum poprzedzone jest dyskusją, poprzedzone jest grupami obywatelskimi, tak, które dyskutują, wymieniają się poglądami, ba, pojawiają się bardzo różne perspektywy i to powoduje, że ci, którzy jeszcze wczoraj stali na bardzo skrajnych stanowiskach wobec siebie, w trakcie procesu edukacyjnego przed referendum, czyli kampanii referendalnej, w procesie zbierania podpisów pod referendum i wyjaśniania, dlaczego to referendum będzie, niektórzy po prostu tracą na wrogości wobec siebie i ta polaryzacja jest mniejsza, więc co do zasady referendum jest rzeczą dobrą. Tak, to ja może wejdę w rolę adwokata diabła, bo choć ja oczywiście też się zgadzam, że referendum co do zasady przy zachowaniu odpowiednich zasad, procedur jego przeprowadzania ma charakter depolaryzujący w takim pozytywnym znaczeniu, że ścina tą polaryzację najostrzejszą. No bo podstawową polaryzację oczywiście, którą tu się zgadzamy, że jest pozytywna, oczywiście buduje. No bo sama idea referendum oparta jest o kwestię tego, że mamy jakiś spór dwóch stron i staramy się jakoś je pogodzić, no to musi być polaryzacja.
Natomiast takie argumenty o tym, że referenda obniżają polaryzację, ja mam takie, czasami tak staram się wejść właśnie w drugą stronę i się zastanawiam, wybory też tak powinny teoretycznie działać. Tak, ale... A czy działają wybory w ten sposób, no że nas depolaryzują? Mam wrażenie, że niekoniecznie. Polaryzacja jest dobra, ba, jest korzystna dla debaty publicznej, po pierwsze, jeżeli w jej efekcie tworzy się coś dobrego, czytaj dobre rozwiązania. B, ona jest dobra, kiedy te rozwiązania w ogóle się pojawiają, bo często, i to jest zły element teraz polaryzacji, niektórym chodzi o samą polaryzację, tak? Mieliśmy to do czynienia z tym w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych, gdzie tak naprawdę nie chodziło o dobre rozwiązania, nie chodziło o wypracowywanie dobrych rozwiązań, ale chodziło o samą polaryzację dla polaryzacji, bo tylko w ten sposób były dwie główne siły, dwa główne nurty. I tu raptem pojawiła się ta trzecia, prawda? I ta polaryzacja była jeszcze większa, ale dla tych dwóch głównych jakby kierunków tego jakby kierunku dychotomicznego polityki, gdzie mamy więc z jednej strony mieliśmy PiS, z drugiej strony PO, pojawienie się kolejnych partnerów, no nie było korzystne. Więc tak to widzę. Tak, no, natomiast w referendum no, zazwyczaj jednak tej trzeciej opcji nie mamy. Ja to właśnie prowokująco staram się naprowadzić na to, że mamy dwie strony jednak i też może się stać tak, że mamy dwie bańki informacyjne i one w ramach kampanii będą między sobą się napędzać, budzić tą niechęć do drugiej strony. Informacje od jednej do drugiej strony mogą nie docierać. Tutaj oczywiście na marginesie można od razu rzucić pytanie, co zrobić, żeby jednak docierały. I też jak popatrzymy na doświadczenie historyczne, nie zawsze jednak w referendach są dwie opcje. Zdarzało się, że były trzy opcje lub więcej. I jako przykład przychodzi mi na myśl kwestia referendów alkoholowych, bo oczywiście w jednym z państw skandynawskich w tej chwili mi umknęło, w którym czy to była Norwegia, czy to była Finlandia, podano kiedyś pod głosowanie trzy opcje. Całkowitego zakazu, takiego najbardziej liberalnego i taką opcję pośrednią. No i wydawałoby się, że opcja pośrednia jako depolaryzacyjna powinna się cieszyć dużą popularnością, nie cieszyła. No i mamy przykłady z Nowej Zelandii, która w tym temacie bardzo mocno przodowała, gdzie poddawano w ramach lokalnych referendów co 3 lata pytanie, czy są za zmniejszenią ilości punktów sprzedaży alkoholu, zachowaniem, czy też zwiększeniem. I też z upływem czasu, oczywiście tam były co prawda progi różne dla poszczególnych decyzji, więc opcja środkowa często wygrywała. Natomiast z biegiem czasu jednak to właśnie dwie strony albo całkowitego zakazu, albo całkowitej dowolności zyskiwały na sile. Czy więc jakby nie mamy tutaj takiej obawy, że referenda mogą nam tu wywrócić tę sytuację? To znaczy, ja myślę, że tak, bo myśląc o referendum, myślimy sam akt, nazwijmy to wyborczy, czyli wrzucenie tej kartki, która jest deklaracją poszczególnych środowisk za tym lub za czymś innym. Tu mieliśmy, pan mówił o trzech opcjach w przypadku referendum alkoholowego. Natomiast ważniejsze od samego referendum jest proces, który do niego doprowadza, moim zdaniem. Czyli po pierwsze, edukacja, edukacja i edukacja. Dlatego, że referendum bez edukacji, czyli całego tego konglomeratu działań, które powodują, że docieramy z informacjami, z faktami do odbiorców, ba, że odbieramy broń populistom i manipulatorom, którzy również w trakcie referendów próbują swoje upiec na tym pieczeniu. W ten sposób edukacja w trakcie referendum staje się moim zdaniem często ważniejsza od samego referendum, dlatego że referendum może nie pójść po myśli tych, którzy je inicjują, ale to, co się wydarzy przed, poprzez edukację, moim zdaniem jest kluczowe, najważniejsze, bo nawet jeśli decyzja większości referendalnej, która weźmie udział w referendum, będzie inna niż oczekiwali ci, którzy je inicjowali, to jednak ziarenko zostało zasiane i coś z tego urośnie, więc ja uważam, że to jest ważne. Ba, w referendum angażujemy również różne perspektywy widzenia, tak? Różne środowiska. Mamy tutaj na sali dzisiaj przedstawicieli
środowisk lewicowych, mamy przedstawicieli środowisk, które twierdzą, że jakby nie są afiliowane do żadnej jakby opcji politycznej, ale ich głos jest również bardzo ważny i powoduje, że to referendum staje się już tylko wisienką na torcie. Samym faktem, aktem oddania głosu. Natomiast dalej będę stał na stanowisku, że najważniejsze jest to, co przed referendum, czyli cała ta akcja, czyli edukacja, czyli angażowanie różnych perspektyw, różnych środowisk. Kontynuacja ważna jest dialogu po referendum. Nie wystarczy jakby przeprowadzić referendum, a przed nim całego procesu edukacyjnego. Trzeba jeszcze kontynuować dialog po, bo mamy stronę przegraną i mamy stronę wygraną. I może być tak, że po referendum dalej będziemy mieli jakby tą polaryzację i Tutsi, i Hutu, tak, i uciekaj, stój, biegnij, bij i tak dalej, cały teatr atawizmu. Tak, no ale pytanie, czy w Polsce aby na pewno tak to działało, bo jak popatrzymy ostatnie referenda ogólnokrajowe w Polsce, no to mamy to referendum Prawa i Sprawiedliwości 4 razy nie, no i mamy referendum Bronisława Komorowskiego jakby... Tylko, że w Polsce 2 ostatnie referenda należy uznać absolutnie za pewne nieporozumienie, ale powiem dlaczego, żeby to zostało właściwie odebrane, bo nie uważam, żeby ostatnie referendum było nieporozumieniem, tylko pierwsze referendum, o którym powiedziałeś, czyli referendum po pierwszej turze wyborów, tak, kiedy Paweł Kukiz uzyskał drugi wynik wyborczy, a Bronisław Komorowski bardzo starał się przeprowadzić akwizycję wśród jego wyborców i najlepszym tego rozwiązaniem dla niego było ogłoszenie referendum. Każdy już w tamtym momencie wiedział, że to referendum w sumie w bardzo ważnej, kluczowej sprawie dotyczącej jednomandatowych okręgów wyborczych, że jest ważne. Ale każdy też wiedział, że to jest pic na wodę, fotomontaż. Tak było od początku do końca. Stąd ten wynik frekwencyjny, nie pamiętam ile tam było, ale chyba kilka procent. 7 albo 8%. Tak. Dlaczego to ostatnie referendum było nieporozumieniem? Dlatego, że w wyniku działań dzisiejszych, nie wiem o tej godzinie, czy już większości rządowej, czy jeszcze większości parlamentarnej, zaatakowane zostało jedno z najważniejszych narzędzi demokracji, jakim jest referendum. Bo nawet w Konstytucji stoi jak byk, że referendum, tak, wola narodu, suwerena jest kluczowa, jest najważniejsza, a referendum jest bardzo, bardzo tutaj ważne. Natomiast w wyniku tych działań zdepresjonowano całkowicie ten instrument, został ośmieszony i mamy, rozumiem, gościa, tutaj kolejnego. Witamy panią Manię, tak? Oddaję tutaj moderatorowi głos. Tak, tutaj zapraszamy. Znaczy, ja jeszcze trzymając się tego tematu, oczywiście tutaj... Zapraszamy Anna Patrycja Czepiel, filozofka, autorka książki o symetryzmie. Tak, ja sobie. Jest książka. Tak. Pozostając przy temacie tych ostatnich referendów, pytanie jest takie, czy nie powinniśmy może wprowadzić do polskiego prawa jakichś zmian, które spowodowałyby, że te referenda u nas działałyby lepiej i działałyby w taki sposób, że właśnie pozwalałyby na osiągnięcie tych celów, o których mówiliśmy. Czyli tej całej debaty, przebijania baniek społecznościowych oraz kwestii tego, żeby to nie było to nieporozumienie, jak to zostało określone. Tak, znaczy myślę, że my w ogóle w Polsce mamy złą tradycję referendalną, no tak ją nazwijmy, prawda? Bo referendum, znane referenda powojenne, one tak nie wyszły. Czegoś pan szuka, tak? Nie, tak. Okej. Okay. One do końca nie wyszły. Z kluczowych referendów, tak, to mieliśmy referendum dotyczące wejścia do przystąpienia do Unii Europejskiej, tak? Kluczowe, ważne, każdy dzisiaj je pamięta i wie, że ono zadecydowało tak naprawdę o tym, w którą stronę Polska będzie się rozwijała dalej. Ale potem już o referendach, mimo na przykład jakby postulatów środowiska Pawła Kukiza i wielu innych, nikt do tego nie wracał. Mówiono, ale jednak nikt nie przekładał słów na czyny. Natomiast co do ostatniego referendum, już kończąc i oddając głos tutaj pani Ani, co do ostatniego referendum, to czy można było tego uniknąć, tego co się wydarzyło? Ja uważam, że
głupoty, przepraszam za kolokwializm, no nie da się w żaden sposób określić prawem. Bo jeżeli ktoś deprecjonuje najważniejszy instrument demokracji, jakim jest referendum, jeżeli wzywa ludzi do tego, żeby nie brali udziału w referendum, zamiast namawiać ich, jakiekolwiek by ono nie było, do tego, żeby pomyśleli, żeby wygenerowali z siebie pokłady myślenia i podjęcia decyzji za siebie i za Polskę, za sprawy dotyczące nich, no to na to nie ma lekarstwa i tego żadnym najlepszym nawet prawem nie określimy. Tak. Tutaj oczywiście też pytanie o to, jak sprawić, by w Polsce te referenda działały lepiej, ale też może się cofniemy do pytania, które już tu przerobiliśmy, to znaczy polaryzacja. Czy to aby na pewno jest taka zła, jak się ją ostatnio w mediach przedstawia i jak się mają do niej referenda? Czy bardziej ją nakręcają, czy może ją jednak bardziej ograniczają? No i przy tej naprawie referendów, jak właśnie ustalić te zasady referendów, żeby one w zależności od tego, co uznamy, powinny bardziej napędzać czy ograniczać się polaryzację? Dobry wieczór Państwu. Ja uważam, że polaryzacja jest zdecydowanie szkodliwa. I z różnych powodów, trzymając się myślenia takiego bardziej republikańskiego, można przywołać fakty, że polaryzacja nie pozwala na osiągnięcie jakiegoś kompromisu, który w danej sprawie mógłby się przyczynić do dobra wspólnego. Na przykład w ostatnich latach taki problem był w kwestii pieniędzy z KPO. Natomiast w tym bliższym mi myśleniu o demokracji jako urzeczywistnieniu się indywidualności człowieka na agorze, na tle innych, równych mu osób, można zauważyć, że polaryzacja umożliwia niestety tłamszenie, niewysłuchiwanie czy oskarżanie jednostki, która nie mieści się w politycznym duopolu, w podziale na dwie narracje. Ja sama wielokrotnie tego doświadczyłam, gdy w gronie na przykład zdeklarowanych liberałów, czyli w znaczeniu zwolenników Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, miałam jakiś punkt widzenia, który mimo, że często był moim własnym argumentem i był wypowiadany w świadomości odrębności od duopolu, to zostawał on odczytany jako wsparcie konserwatyzmu, wsparcie partii przeciwnej. Na przykład kiedy mówiłam o zasadności bycia podejrzliwym trochę wobec Unii Europejskiej, czy wyrażałam sceptycyzm wobec podpisywania listów czyjejś obronie. Podobnie w gronie prawicowców czy katolickich konserwatystów, kiedy z nimi rozmawiam, to bardzo łatwo mi tutaj spotkać się z oskarżeniem o bycie skrajną indywidualistką czy skrajną feministką. Wystarczy, że wykroczę poza zero-jedynkowość pewnych ocen moralnych. No i tutaj pojawia się pomysł referendów. Dość często jest powtarzana teza, że referenda polaryzują. Jak ktoś powie takie hasło, to wydaje mu się, że powiedział coś bardzo mądrego. Ale warto krytycznie przyjrzeć się tej tezie, że referenda polaryzują. Jeżeli jest oczywiście jedno referendum, na przykład z pytaniem wyjść z Unii Europejskiej czy nie, no to ono faktycznie może być polaryzujące, bo ono odzwierciedla jakiś polityczny duopol. Ale takiej jednostce, która zastanawia się osobno nad każdą sprawą, która też ma bogate życie wewnętrzne, różne intuicje, różne przemyślenia i po prostu jej poglądy na konkretne sprawy w wyniku właśnie tych przemyśleń, tego bogatego życia wewnętrznego nie pokrywają się z poglądami duopolu, no to właśnie takiej jednostce, taki system referendalny, który polega na przeprowadzaniu kilku referendów w konkretnych sprawach rocznie, może się bardzo przydać. Bo jednostka wtedy będzie głosować w jednej sprawie bardzo liberalnie, w innej sprawie bardziej konserwatywnie, w jeszcze innej sprawie lewicowo, na przykład przeciwko handlowi w niedzielę, za pozostaniem w Unii Europejskiej, przeciwko religii w szkołach i przeciwko aborcji na życzenie. To będzie wyrażało jej duszę, można powiedzieć. Śmiem twierdzić nawet, że takie coś właśnie, taki system referendalny byłby urzeczywistnieniem tego indywidualizmu krytykowanego przez konserwatystów głównie, że w demokracji każdy w przekonaniu o swojej sile głosuje zgodnie z tym, co mu wyznacza jego osobowość i tworzy się taki płaszcz z różnobarwnych materiałów, o którym pisał Platon, czy dochodzi do porzucenia cnoty na rzecz osobowości, jak nazywał to polski konserwatysta Miłowit Kuniński.
Ale ta wielość referendów poprzez oddanie polityki każdej jednostce przyczyniłaby się też do zwiększenia owego dobra wspólnego, poprawienia społecznego klimatu. Ona pokazałaby społeczeństwu, że sprawy mogą być rozpatrywane oddzielnie, a nie według politycznej polaryzacji, czy jak to się mówi, baniek informacyjnych. Ludzie będą, wyobraźmy sobie, rozmawiać ze sobą o referendach i okaże się, że ich głosowania nie są po linii konkretnych partii, że ta polaryzacja się wykrusza. I takie odkrycie może przyczynić się do bardziej merytorycznego dyskutowania o konkretnych sprawach. Ja nie mówię, że pozbawionego emocji, bo właśnie uważam, że emocje, że ten element romantycznego zaognienia jednostek jest bardzo ważny, ale te emocje będą dotyczyć bardziej indywidualnych spraw i argumentów, a nie będą już takimi napuszonymi oskarżeniami typowymi dla polaryzacji, że ktoś zagłosował pisowsko, albo proniemiecko, albo klerykalnie, antyklerykalnie, że uległ jakiejś telewizji czy gazecie. A nawet jeżeli to jest tylko jedno referendum, choćby właśnie czy wyjść z Unii Europejskiej, czy nie, to nawet to bardziej odpowiada indywidualizmowi, bo przed jednostką stawiana jest jakaś konkretna sprawa, konkretny problem, który ta jednostka może sobie przemyśleć. Tymczasem w przypadku głosowania na jakieś ugrupowania, na Koalicję Obywatelską, czy Lewicę, albo na PiS, czy Konfederację, jednostka musi podjąć bardziej ogólną decyzję, czy zgadza się z jakimś duchem, całokształtem danego ugrupowania. No i to jest kłopotliwe dla jednostki, która jakby sama z siebie, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o jednostko jakichś takich bardziej bogatszych przemyśleniach i odczuciach, no to ona nie chce się identyfikować z jakąś partią i podejmowanie tego rodzaju decyzji naturalnie sprzyja polaryzacji czy też konfliktowi politycznemu. Właśnie głosowanie nie na konkretną sprawę, ale na jakąś partię. I ten konflikt polityczny jest taki wtedy, że jednostki zatracają swoją indywidualność na rzecz bycia postrzeganymi jako wyłącznie zwolennicy konkretnych ugrupowań. Ale tutaj właśnie powiedziałeś o pozytywnych aspektach polaryzacji, że ta polaryzacja może być jednak zjawiskiem pozytywnym. No i można powiedzieć, że nawet ona w pewnych przypadkach wprowadza cenną różnorodność czy pluralizm. Na przykład gdyby w 2020 roku prezydentem został Rafał Trzaskowski, a rządziłby jako premier, ministrowie dalej PiS, to najważniejsze urzędy nie byłyby pisowskim monolitem, tylko byłyby podzielone. Można powiedzieć, że kilka godzin i to się zrealizuje, tylko tak, jeszcze, no właśnie, tutaj jesteśmy właśnie w takim momencie. 13 dopiero jest. Ciekawym dla Polski momencie, no właśnie, jeszcze 2 dni. I wtedy właśnie, gdy prezydentem został Trzaskowski, to odzwierciedlałyby te najważniejsze polskie urzędy pluralizm. To byłoby ciekawe dla polityki, również w sensie potrzeby wypracowywania jakichś kompromisów. I podobnie o pożytkach z polaryzacji można powiedzieć w kontekście ostatnich wyborów. Frekwencja była wyjątkowo wysoka, prawie 75%, i wiadomo, przecież, że to było wiedzione przez polaryzację. A z drugiej strony ludzie z takim dużym taktem ubierali to często w słowa ogólnej troski patriotycznej, że idą głosować, bo kochają Polskę, bo czują się odpowiedzialni, bo Polsce przydałaby się pozytywna zmiana. I moim zdaniem rozstrzygającym kryterium jest tutaj to, czy traktujemy takie głosowanie na partię, która uratuje naszym zdaniem Polskę, jako coś wpisanego w demokratyczny pluralizm, tak jak w tych przytoczonych wypowiedziach, że głosuje na Koalicję Obywatelską, bo Polsce przyda się zmiana, czy na Trzecią Drogę, czy Lewicę, bo Polsce przyda się zmiana, czy też traktujemy to jako walkę dobra ze złem, w ramach której tej drugiej partii, czy tego drugiego plemienia, że tak powiem, jej prawdziwych bądź wyobrażonych zwolenników, osób podejrzanych przez nas o bycie zwolennikami, traktujemy jako coś, z czego zupełnie nie można wyciągnąć żadnego dobra. To każdy powinien się nad tym zastanowić. I nie wiem, czy mam tutaj przejść do kwestii referendum 15 października. Do tego myślę, przyjdziemy później. Może później, czyli już... Tak, a w międzyczasie przywitam naszego trzeciego gościa, czyli doktora Michała Zielińskiego, konstytucjonalistę z tutejszego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Witam bardzo serdecznie i myślę, że jakby zaczniemy od tego samego pytania, czyli od kwestii tego, czy polaryzacja jest faktycznie taka zła, jak ją malują. I jak się mają te referenda według pana do polaryzacji? Czy bardziej referenda budują tą polaryzację, czy może ją bardziej ograniczają? Dziękuję bardzo panie przewodniczący i na wstępie przepraszam wszystkich zgromadzonych za spóźnienie. Miałem naprawdę wielką ochotę się nie spóźnić. Niestety polski transport publiczny miał w tym temacie inne zdanie. Stąd niestety tutaj moje spóźnienie i również przeprosiny dla przedmówczyni. Nie jest najbardziej elegancko wchodzić, kiedy ktoś inny przemawia, ale niestety nie było innej opcji. Ja się trochę spóźniłam, więc jesteśmy na równi, jeśli chodzi o nasze przewinienia. Ja jestem najbardziej poszkodowany. Tak, a więc tak. Panie przewodniczący, pana wypowiedź to w istocie dwa pytania. Pierwsze, o ile dobrze rozumiem, jeszcze próbuję ochłonąć, to była kwestia, czy polaryzacja dobrze, czy źle. Tak. Jeśli... Można oczywiście niuansować. Tak. Drodzy państwo, szanowni zebrani, przede wszystkim w moim przekonaniu polaryzacja to nie jest kwestia, czy dobrze, czy źle, tylko ona po prostu jest i nic z tym w moim przekonaniu nie jesteśmy w stanie zrobić. Z tego względu, że ilekroć czytam, a pojawiają się bardzo często różnego rodzaju opinie, komentarze, apele do uczestników debaty publicznej o obniżenie tonu debaty, o rezygnację z pewnych sformułowań, o, mówiąc nieco kolokwialnie, spuszczenie z tonu. Jednakże uważam, że to jest marzenie ściętej głowy, ponieważ taka jest moja intuicja. Uczestnicy debaty publicznej zdają sobie sprawę, że jeżeli do obniżenia stopnia, czy powiedzmy jej temperatury doprowadzą, mogą się znaleźć inni uczestnicy debaty, którzy zajmą ich miejsce. To się bierze z tego, że człowiek jako taki jest raczej emocjonalną istotą i reaguje na emocje. Szanowni Państwo, przypomnijmy sobie, ci, którzy oczywiście nie mają przywileju młodego wieku, jak wyglądały kwestie wyborcze chociażby w latach 90. i wczesnych 2000. Owszem, temperatura sporu była dużo niższa, ale też dużo niższa była na przykład frekwencja wyborcza, która nie przekraczała niekiedy wręcz 45%. Teraz mamy frekwencję oszałamiającą w porównaniu z tym, co było, ale odbyło się to pewnym kosztem. I teraz jest oczywiście pytanie, czy koszt był tego warty, czy też nie. Jest to moja intuicja, ponieważ pamiętam, jak kiedyś przysłuchiwałem się debacie na temat właśnie podejścia do kwestii debaty publicznej i jeden z uczestników to był bodajże profesor Zybertowicz, powiedział, że ilekroć właśnie, znaczy to nie będzie expressis verbis, ale taka była wymowa, ilekroć ktoś mówi, że bukie się na takim spotkaniu, gdzie różnego rodzaju dziennikarze, publicyści apelowali do liderów PiS, w tym i do prezesa, o większą profesjonalizację, innego rodzaju działania. To było jeszcze zanim objęli władzę, którą właśnie, jak państwo zapewne wiecie, jakieś 20 minut temu stracili. Pan poinformuje, bo tutaj nie... Co się stało 20 minut temu? Ja przestałem śledzić sytuację tutaj, jadąc do państwa pociągiem, kiedy było wygłoszone prezentacja nowego kandydata na prezesa Rady Ministrów i na tym moja wiedza się kończy. Nie wiem, co tam się dalej działo. Ale wracając, profesor Zybertowicz przypominał, jak to właśnie różnego rodzaju żale dziennikarzy i publicyści zwracali, a potem prezes Kaczyński z poprażliwym wyrazem twarzy powiedział coś mniej więcej w stylu, że wy mówicie, ja to rozumiem i tak dalej, ale uwierzcie mi, politycy są profesjonalistami, my mamy własne badania, my wiemy mniej więcej co robić i jak się rok później czy jakiś czas temu okazało, miał w tym względzie rację, ponieważ PiS władzę zdobył, którą właśnie oddawał. Natomiast drugą kwestią, o której mówił pan przewodniczący, to czy referenda mogą w jakiś sposób na tę polaryzację oddziaływać. Nie wiem, czy dobrze pana zrozumiałem. Otóż, szanowni państwo, wiem, w jakim gronie w tej chwili przebywam i wiem, z jakim audytorium, z jakimi współdyskutantami mam do czynienia. Tym niemniej, drodzy państwo, obawiam się, że takie jest moje zdanie, nie mam dla państwa zbyt dobrych wiadomości. Mianowicie w moim przekonaniu akurat referendum
nie jest dobrym instrumentem demokracji bezpośredniej, które by na polaryzację wpływało negatywnie. Wręcz przeciwnie, biorąc pod uwagę historię, a raczej praktykę organizowania referendów dotychczas, trzeba zająć tutaj stanowisko przeciwne. O co chodzi? W historii polskich referendów, przynajmniej po 89, bodaj raz mieliśmy do czynienia tylko z referendum, w którym poza tym ostatnim, co do którego trwają takie spory, o którym też wspominała trochę przedmówczyni, kiedy mieliśmy do czynienia z wyborem między wariantami, a nie wyborem zero-jedynkowym. Prawie zawsze referenda w Polsce, konstytucyjne, europejskie i inne, mają charakter zero-jedynkowy, czyli jesteś na tak albo na nie. Tego typu podejście, i nie mówię tutaj czegoś, że tak się wyrażę, bardzo oryginalnego, to zdaje się mówił też, pisał, jeżeli się nie pomylę, Giovanni Sartori u siebie tam w teorii demokracji, to znaczy właśnie referenda niejako wymuszają pewną zero-jedynkowość, a w zero-jedynkowości ginie koloryt debaty i różnorodność stanowisk, które są wyrażone w społeczeństwie. Ja akurat mam ze sobą napisanie, będę go prawdopodobnie niebawem wysyłał, artykułu, w którym wypowiadałem się na temat domniemanego jeszcze, zobaczymy co się z tym pomysłem stanie, referendum w sprawie aborcji, w którym między innymi postawiłem tezę, że jeżeli ono miałoby się odbyć w taki sposób, że miałoby mieć ręce i nogi, to w takim układzie powinno być to raczej referendum wariantowe, a nie czy jesteś za, czy przeciw, ponieważ tutaj ginęłaby różnorodność stanowisk i to różnorodność nie tylko na linii opozycja i rządzący, niezależnie kto, kiedy będą nas tutaj słuchali czy czytali, będzie akurat po jednej, a po drugiej stronie, właśnie się to zmienia, to drodzy Państwo, nawet wewnątrz, w łonie obozów, które walczą o poparcie na scenie politycznej, mamy różnorodność stanowisk. Żeby daleko nie szukać, zupełnie inaczej patrzy na to lewica, a zupełnie inaczej na przykład taka trzecia droga i środowiska, które tam wchodzą w skład. Także podsumowując i niejako powtarzając się, akurat referendum może niekoniecznie, pewne inne instytucje czy też mechanizmy demokracji bezpośredniej już bardziej, ale nie chcę tutaj popadać w dygresję, zresztą to może wyjdzie w naszej tutaj debacie i na tym na razie wypowiedź zakończę. Tak, no to ujawniła się pewna niezgoda tutaj, więc powiedziałbym, tak, że bardzo dobrze nawet, że się... Tak. Rozumiem, że chce się... Tak, ujawniła się niezgoda, ale też nie do końca. Bo tak jak ja powiedziałem na początku, jeszcze tutaj Państwa nie było, że samo referendum to jest pewna wisienka na torcie, to już jest ten ostateczny akt. Natomiast najbardziej kluczowe jest to, co wydarzy się przed referendum, jeżeli ono jest dobrze przeprowadzone. Czyli po pierwsze edukacja, tak? Cała ta debata. Jej na przykład nie było w trakcie ostatniego referendum 15 października. Ta debata zostaje sformalizowana, bo dotyczy konkretnych tematów, konkretnych treści. Dalej, to referendum ma wtedy charakter edukacyjny, stricte, bo jedna i druga strona ma możliwość zaprezentowania swoich poglądów, opcji i wizji. I chyba co najważniejsze, to staje się transparentna. Ucinamy głowę mitom, ucinamy głowę wszelkiego rodzaju manipulacjom. Tak jak w ostatnich wyborach mieliśmy, w ostatnim referendum mieliśmy pytanie dotyczące imigrantów. Gdyby odbyła się właściwa edukacja i debata na ten temat, a nie pochukiwanie na siebie wzajemne, to do wielu środowisk mogłyby dotrzeć różne informacje, które by zmieniły ich poglądy. I to tyle, jakby zgadzając się lub nie zgadzając z przedmówcami, natomiast jakby nawiązując do tego, co powiedziała pani Ania, ale z drugiej strony nie chcąc upolityczniać tej debaty, to chciałbym tylko... Ja myślę, że ona z natury swojej jest polityczna. Tak, ale to chciałbym powiedzieć... Może jest niepartyjna. Że na szczęście mamy w kraju monteskiuszowski trójpodział władzy i fakt, że gdyby prezydentem został Rafał Trzaskowski, w żaden sposób nie spowodowałby w zdecydowanej większości, że niektóre urzędy nie byłyby pisowskie. Tak samo jak to, że prezydentem jest Andrzej Duda,
nie spowoduje, że niektóre urzędy nie staną się platformerskie. Po prostu prezydent ma swój obszar, zakres kompetencji, to bardziej tutaj pan doktor wie, gdzie prezydent może przejąć inicjatywę, gdzie prezydent może inicjować, reagować, działać, a gdzie nie może, ale z pewnością zbyt wiele by się nie wydarzyło. Chodzi o sam... Tutaj miałam na myśli coś innego, tak, to takie jedno zdanie po prostu wyjaśnienia, że no jednak inaczej wygląda debata publiczna, jeżeli jest prezydent Duda i rząd PiSu, rząd Morawieckiego, inaczej by wyglądała, ciekawiej moim zdaniem, gdyby był prezydent Trzaskowski i rząd Morawieckiego. Czyli mamy tu pełną zgodę, bo ja na początku, jak jeszcze pani nie było, powiedziałem, że gdzie wszyscy myślą identycznie, najczęściej nie myśli nikt, że polaryzacja jest fajna, bo na styku jakby konfliktu tworzą się fajne rzeczy. Nie raz. Tak, i pan doktor chciał się odnieść, tak? Chciałbym się zgodzić, bo w istocie tutaj nasze stanowiska nie są takie nomen omen spolaryzowane, jak mogłoby się wydawać. Raz jeszcze powtórzę to, na co staramy się zwrócić uwagę. Dotychczasowa historia referendów w Polsce po 89, inna sprawa, że przed 89 to nie była ona jakaś wybitna, to był referendum 46 rok, czy trzy razy tak, no i 80 tam bodaj 7, czy w tych okolicach, o tych zmianach w gospodarce, czyli totalna fasada. Owszem, to mogłoby mieć sens, ale tylko przy założeniu wielowariantowości, bo jeżeli stawiamy pytanie tak albo nie, czy jesteś za konstytucją, czy jesteś za wejściem do Unii Europejskiej, to w tym momencie tutaj nie ma miejsca na niuanse. Albo tak, albo nie. I siłą rzeczy ta debata sprowadza się do tego, że albo jesteś za, albo przeciw. Owszem, można powoływać różnego rodzaju argumenty w tego typu debacie, ale koniec końców to się i tak sprowadzi do zero-jedynkowego wyboru. Ja szczerze powiedziawszy, przy czym to jest oczywiście tylko moje zdanie, którego proszę nie wiązać z żadną instytucją, którą reprezentuję, czy reprezentowałem, życzyłbym sobie takiego referendum aborcyjnego wielowariantowego, aczkolwiek dotychczasowa historia nie każe mi być w tym względzie optymistą. To znaczy w polskich warunkach oczywiście nie, natomiast no, doświadczenie historyczne pokazuje, że te referenda wielowariantowe jednak dość często występowały. Ja mówiłem akurat o takich przykładach, gdzie ta opcja środkowa niekoniecznie zyskiwała na popularności, czyli referendach alkoholowych, ale mamy też przecież wiele innych przykładów. Tak z pamięci rzucając 1919 Luksemburg w sprawie zachowania monarchii, cztery opcje do wyboru. Też w Skandynawii w sprawach podatkowych pamiętam, że też była opcja. Andora, nie pamiętam roku, ale mieli i to z dwiema turami sześć opcji ordynacji wyborczych poddanych pod referendum, więc to nie jest coś, co musielibyśmy koło wymyślać na nowo. Takie referenda się już zdarzały i rozumiem, że tutaj od pana to byłby taki pomysł na to, jak sprawić, żeby referenda były właśnie depolaryzacyjne. Natomiast to proszę się odnieść, a ja później dorzucę jeszcze kwestie takie do dyskusji, co jeszcze moglibyśmy zmienić jakby z naszego punktu widzenia, co proponujemy. Znaczy tak, w zupełności. Inna sprawa, że w Polsce tak naprawdę niewiele stoi na przeszkodzie, ażeby takie wielowariantowe zrobić. No chociażby myśmy takie mieli w roku bodaj 96, jeżeli dobrze przyjąłem, to było referendum w sprawie NFI, funduszy inwestycyjnych, powszechnej prywatyzacji, uwłaszczenia i tak dalej. Nie tyle może wielowariantowe, co wtedy uczestnicy wybierali w dowolną ilość bodaj pięciu wówczas pytań. Coś takiego w Polsce jak najbardziej można przeprowadzić. Przepis ustawy zasadniczej, który jest najtrudniejszy do zmiany, czyli 125, jest nadzwyczaj wprost ogólny, ponieważ mówi, że w sprawach w szczególnym znaczeniu można przeprowadzić referendum ogólnokrajowe. Nie powiedziałem expressis verbis, ale do tego się to sprowadza. Oczywiście jeszcze pozostaje pytanie, czy w danej sytuacji byłaby konieczność organizowania innego referendum z artykułu 235 Konstytucji, czyli w sprawie zmiany Konstytucji, ale jeżeli byśmy zmieniali samą ustawę referendalną, notabene nie jest powiedziane, że ona obecnie nie może tej sytuacji uznać, no to wtedy czemu nie, jak najbardziej, już. Ja tylko tak jakby chciałem trochę tego fermentu intelektualnego, który mówiłem na początku, o którym tak się lubuję tutaj dołożyć. Panie doktorze, bo zastanawiam się, jak miałoby wyglądać referendum wielowariantowe na przykład w przypadku aborcji.
Czy jesteś za aborcją od 12 tygodnia, czy jesteś za aborcją od 1 tygodnia, czy jesteś całkowicie przeciw aborcji, czy jeszcze kilka innych opcji, albo na przykład w kwestii uchodźców, czy jesteś za przyjmowaniem 5 tysięcy uchodźców, 50 tysięcy, bo tu byłoby trudno wielowariantowość. Nikt nie powiedział, że będzie to łatwe, ale biorąc chociażby przypadek aborcji, to na przykład 12 tydzień czy później. Czy tylko powrót do status quo sprzed orzeczenia TK z 2020 roku, czy również tak zwane względy społeczne. Ja w tej chwili się nie wypowiadam na temat, że tak powiem, adekwatności tych określeń, względy społeczne i tak dalej, bo tu można postawić znak zapytania. Można spytać o chociażby kwestie finansowania, czy z funduszy publicznych, czy nie, bo czym innym może być sankcja prawnokarna, a czym innym finansowanie publiczne, to nie musi być powiązane. Amerykanie kilkakrotnie takie referenda w sprawie samego finansowania organizowali, również Szwajcarom bodajże w 2012 roku albo 2014, w tej chwili nie jestem pewien, też organizowali referendum wyłącznie dotyczące finansowania. I to tak, że tak powiem off top of my head po prostu. Myślę, że gdyby więcej trochę się na ten temat zastanowić, to lepsze pomysły by przyszły. Tak samo co do uchodźców, ale już nie chciałbym dalej przedłużać. Tak, to jedno zdanie, też chciałbym wrócić do swoich pytań. Tak, jedno zdanie absolutnie dotyczące tego, co powiedział pan doktor i tu pełna zgoda, dziękuję. My się nie musimy przekonać, to jest fajne, prawda, że rozmawiamy i w przeciwieństwie do polityków nikt z nas nie musi na pewno długą stronę przekonać. Natomiast wrócę jeszcze raz do tego, co powiedziałem, że referendum może jednak depolaryzować. Dlaczego? Dlatego, że jak mówimy o aborcji na przykład, że mamy cały proces edukacyjny, o którym tutaj tak już kilka razy powiedziałem, czyli edukujemy, czyli występują eksperci, nie politycy w końcu, czyli ludziom dostarczane są informacje i tak naprawdę w momencie, kiedy już przychodzi do samego aktu referendalnego, czyli wrzucenia kartki, oni dostali konkretną pigułkę wiedzy, czyli trochę zostali zdepolaryzowani jednak, prawda? Ja tutaj właśnie chcę zadać taki szereg pomysłów rzucić z prośbą o odniesienie się. Jak właśnie zmienić, żeby tak to działało, bo tutaj na przykład pani powiedziała o tym, że jest wiele pytań, na które może się okazać, że nie idziemy po liniach partyjnych. No właśnie jak popatrzymy na polskie referenda, to trochę jest tak, że nie mieliśmy takich referendów, bo albo było jedno pytanie, albo były pytania na zasadzie głosuj 4 razy tak, 3 razy tak, 3 razy nie, 4 razy nie. Jakby dlatego, że władza po prostu pod siebie te referenda organizowała. I w zasadzie nie mieliśmy takich silnych sytuacji, że było jakieś referendum, gdzie były dwie kwestie, gdzie wzdłuż w poprzek partii szło. I pytanie, czy tutaj, to jest do tego kwestii, żeby były właśnie te tematy pokazujące, że będąc za jakąś partią, możemy się zgadzać z ludźmi z innej partii w poszczególnych tematach, czy z tym nie pomógłby nam dzień referendalny. Odnośnie kwestii tej debaty, no to bym rzucił dwa pomysły. Pierwsze, czy zlikwidować albo przynajmniej obniżyć próg referendalny, bo jeżeli zostajemy przy progu, że referendum jest ważne od 50% głosujących, no to ta debata, wiem z doświadczenia, się nie odbyła, bo po prostu jedna strona lekceważy referendum, żeby ono nie było wiążące. I tutaj moglibyśmy się zdecydować albo na całkowite zlikwidowanie, albo na przykład przyjąć jakiś wariant opcji takiej, że referendum jest wiążące, jeżeli oczywiście większość zagłosowała za danym rozwiązaniem, plus na przykład za tym rozwiązaniem zagłosowało co najmniej 25% uprawnionych. Tak jak było w referendum berlińskim w sprawie klimatu, no bo wówczas głosowanie na nie powoduje, że zwiększamy szansę zwycięstwa drugiej opcji, co pozwala prowadzić kampanię, rozwijać debatę. No i kwestia do kwestii dyskusji też pytanie, czy nie wprowadzić takich rozwiązań, jak choćby stosują w Szwajcarii czy Australii, że istnieje jakaś książeczka referendalna, gdzie obie strony mają prawo przedstawić swoje opcje i ta książeczka trafia do wszystkich. Czy nie powinniśmy jakoś wzmocnić regulacji dotyczących możliwości zaprezentowania swojego stanowiska obu stronom, nie tylko przez spoty wyborcze w trakcie kampanii referendalnej. No i myślę, że i tak już rzuciłem tutaj trzy kwestie, więc jakbym poprosiłbym o odniesienie się do tych pomysłów, czyli to był dzień referendalny, czy
fakt jego wprowadzenia oraz możliwości tego, żeby było wiele opcji niekoniecznie zgadzających się ze sobą. Tutaj dodałbym jeszcze możliwość inicjowania referendum tylko przez obywateli. Kwestia obniżenia bądź zniesienia progu ważności referendum, progu, od którego referendum jest wiążące, oraz kwestia trzecia, czyli możliwość wysyłania przez państwo stanowisk obu stron. Może zacznijmy od tej strony. Dobrze. No tutaj ze wszystkimi tymi pomysłami można się zgodzić, więc tutaj już one same przez się uzasadniają, więc nie ma tutaj żadnych chyba argumentów, które mogę dodać. Spodobał mi się też przytoczony przez pana pomysł, pana doktora pomysł referendum wariantowego. Ono też mi najbardziej odpowiadało, no bo faktycznie często jest tak, że nie ma dwóch odpowiedzi, ale jest więcej wariantów i dobrze by było poznać, mieć możliwość głosowania na odpowiedzi, kilku odpowiedzi, tak, a nie tylko tak albo nie. I ja bym się może odniosła do kwestii związanej z tym problemem, który poruszyłeś, czyli referendum, takim lękiem przed głosowaniem, żeby nie zwiększać frekwencji, bo wtedy będzie wiążące, nawet jak nie będzie zgodne z tym wynikiem, jakiego chcemy. I jednocześnie się odniosę do tego, co pan powiedział, że dochodzi tutaj do, że powinno być, powinna istnieć taka depolaryzacja społeczeństwa przez edukację. No i to się wpisuje, te obie kwestie się właśnie łączą z tematem, który bardzo mnie emocjonował, ale też rozgrzewał intelektualnie, czyli referendum 15 października, bo to jest z jednej strony tutaj dochodzi do takiego pytania o rozróżnienie na ekspertów i populistów, czyli eksperci to byliby ci liberałowie, którzy nie chcą demokracji, bezpośredniej populiści. Znaczy, ja tutaj pozwolę sobie wtrącić, bo te określenia, które tam daliśmy, czyli antyelitarni populiści i liberalni merytokraci, ono się odnosi do tego takiego sporu, który jest między partiami populistycznymi, które często też się odwołują do ludu. I takim zarzutem, że to jacyś tam liberałowie opłaceni przez choćby George'a Sorosa wymyślają nam jakieś tu uciążliwości, na które nikt rozsądny by się przecież nie zgodził. Więc to jest oczywiście, tak chciałem zaznaczyć, że to jest uproszczone nazwisko. To jest w cudzysłowie, natomiast ta narracja miała bardzo szerokie odbicie, szeroką popularność właśnie w debacie związanej z referendum 15 października, no bo z jednej strony ono faktycznie polaryzowało, wpisywało się w polaryzację, bo z jednej strony było rozpisane przez rząd PiS i zawierało cztery pytania, które choć jakoś istotne dla Polski, nie przeczę, były związane z kampanią wyborczą tej partii, były napisane sugestywnym, manipulującym wręcz językiem i nie dopuszczono na przykład propozycji Polski 2050, żeby do tych pytań dodać inne bardzo ważne pytanie, czyli to o handel w niedzielę. I narracja partii rządzącej zachęcała oczywiście do głosowania 4 razy nie. I to oczywiście było polaryzujące. Natomiast mówiłeś, że no niestety nie było czegoś takiego, że takiej narracji przedstawianej przez któreś z ugrupowań głosuj 3 razy nie, 1 raz tak, albo odwrotnie. 3 razy tak, 1 raz nie, bo właśnie tutaj ta narracja lewicowo-liberalna
ona postąpiła, można powiedzieć, jeszcze gorzej, jeszcze bardziej polaryzująco, ponieważ zaczęła organizować kampanię nie daj sobie wcisnąć referendum, przeciwko samemu referendum, a nie żeby głosować, na przykład PiS chciał 4 razy nie, to tutaj będzie 4 razy tak. To było związane oczywiście z tym problemem frekwencji, żeby frekwencja nie była wysoka, żeby referendum nie było wiążące, ale moim zdaniem tutaj w grę wchodzi pewna niechęć istotowa liberałów do referendum, z którą ja się nie zgadzam, w takim sensie, że tutaj ta merytokracja, tak jak pan mówił, że wynik referendum, samo głosowanie w referendum jest taką wisienką na torcie, no to ja tak samo mówię, że to, że obywatel zinterpretuje pytanie, on sam poszuka czegoś, poszuka odpowiedzi, wynajdzie sobie we własnej głowie, jaka to powinna być jego zdaniem odpowiedź, to już jest pewna zasługa i on też właśnie głoszona na jakichś debatach, głoszona w rozmowach z przyjaciółmi, jest to jakaś polityczna zasługa, czyli właśnie odnosząc się do etymologii słowa merytokracja, można powiedzieć, że ta merytokracja jest spełniona, więc nie ma tutaj co dzielić na jakiś elitaryzm i merytokrację i populizm. Natomiast tutaj panowała taka narracja, że referendum nie powinno się odbyć, bo odbywa się w dzień wyborów. Czy pytania są stronnicze, czy też, jak brzmiał pogląd m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pozbawia obywatela prawa do informacji, co było nietrafne, bo niezależnie od narracji PiS-u, obywatel sam mógł sobie wyszukać argumenty, na przykład za zburzeniem muru na granicy z Białorusią, czy za podwyższeniem wieku emerytalnego. Tak więc mówienie, że referendum to kompromitacja święta demokracji, właśnie nie daj sobie wcisnąć referendum, no sprawiło, że polaryzacja została przeniesiona na wyższy poziom. Strona lewicowo-liberalna nie była już tylko przeciw polaryzującej narracji PiS, ale też przeciw temu obywatelowi, który w duchu merytokracji, zbierania własnych zasług, jest odporny w duchu też indywidualizmu, jest odporny na propagandę PiS i który chce iść na referendum i samodzielnie sobie zinterpretować te pytania i wybrać, jakie mogą być odpowiedzi, a zatem właśnie tej zasługi, jaką jest interpretacja. Tak, pozwolę sobie wtrącić, żeby dopytać, czy w takim razie, no bo powodem dla takiego stanu rzeczy był próg frekwencyjny, czyli czy tutaj popiera pani bardziej zlikwidowanie całkowitego progu, czy też jakąś jego obniżkę bądź zmianę jego formuły? Może całkowita likwidacja to nie, ale 25% to... Ale ja tu mówiłem o nie 25% frekwencji, tylko żeby co najmniej 25% uprawnionych do głosowania było za. Jakby plusem tego rozwiązania jest to, że... Jakąś opcją. Tak, że co najmniej 25% musi głosować za konkretną opcją, żeby ona wchodziła w życie, bo wtedy zwolennicy drugiej strony, idąc na głosowanie, nie podbijają frekwencji nieprzychylnej sobie opcji. To jest idealne rozwiązanie i myślę, że to mogłoby, nawet jeżeli ktoś, na przykład właśnie ta obecna strona lewicowo-liberalna, chciałaby promować taką ideową niechęć wobec referendum, nieufność wobec tego samodzielnie decydującego obywatela, albo kojarząc to właśnie niesłusznie z kolektywizmem, właśnie z populizmem, no to taka narracja już wartościująca, ideowa była ukrywana pod płaszczykiem tego, że nie idźmy, bo po prostu chodzi o matematykę, chodzi tylko o kwestie pragmatyczne, żeby tutaj frekwencja nie była zbyt wysoka. A tutaj jak się doda taki właśnie, o którym państwo wspomnieli, taki zapis o tych 25%, to wtedy znika taki jakby argument uwalający referendum. Dobrze, to ja już tak odnosząc się konkretnie do tych trzech zagadnień. Pierwsze, tak, dzień referendalny. Oczywiście, i nie mówię tego dlatego, że jesteśmy na tym spotkaniu, żeby kokietować organizatorów, taki dzień byłby czymś dobrym i wskazanym, ale
No nie pocieszę tutaj obecnych i uważam, że politycy się na to nie zgodzą, dlatego że nie jest to po pierwsze w ich interesie, to za chwilę powiem, ale przede wszystkim nie jest to zgodne z ich mentalnością. Politycy rzadko kiedy słuchają społeczeństwo, nawet swoich wyborców. Nawet w trakcie kampanii wyborczych potrafią spotykać się tylko ze swoimi bańkami, tak? Czyli tylko z tymi, którzy jakby wyznają ich poglądy, natomiast nie z innymi, bo oni mogliby im zdemolować spotkanie, tak? Dyskusję. Więc tym bardziej nie będą zainteresowani tym, aby organizować co roku taki dzień, taki szabat ludzi, którzy przyszliby i mówili to, co myślą, to, w co wierzą. I szkoda, że tak nie jest, choć z drugiej strony mógłbym powiedzieć, że widziałem już w swojej obserwacji życia politycznego wiele rzeczy, które miały się nigdy nie wydarzyć, a się wydarzyły. Mógłbym tu wymienić, tak sobie wynotowałem, pierwsze wybory bezpośrednie prezydentów, wójtów, burmistrzów. Ja pamiętam dyskusję, bo w roku 98 wtedy pracowałem w kancelarii premiera, wtedy była też dyskusja nad reformą administracyjną kraju i już wtedy pojawiały się takie dyskusje, ale oczywiście to zostało jakby zmarginalizowane, czyli że nie, absolutnie jak wybierać prezydentów bezpośrednio, nie, rady muszą mieć nad tym kontrolę. Były też inne kwestie, nie wiem, niedziele na przykład wolne, tak, niehandlowe. Też przecież nie wyobrażaliśmy sobie jeszcze kilka lat temu, co w niedzielę nie będą mogły być otworzone sklepy, a jednak wydarzyło się. Więc liczę na to, że ten proces będzie trwał i politycy dojrzeją do tego, że ludzi trzeba słuchać nie tylko raz na 4 lata i to przy urnie, nie w konkretnych tematach, ale na referendach. Więc to jakby pierwsza kwestia, choć trochę nie chcę im się wierzyć, bo mentalność polityków jest taka, że nie da się nauczyć starych psów nowych sztuczek. I to jest moja opinia na temat jakby stosunku polityków do dnia referendalnego. Szkoda, że to się nie udało Pawłowi Kukizowi, gdyby był większym języczkiem uwagi. Jakby... Obecnie trzecia droga to postuluje. Tak, jeszcze. Okej, okay. próg, jeśli chodzi o próg ważności wyborów, tak, tu chyba jest zgoda pomiędzy nami, że ten próg obecnie jest za mały. Boże, za duży, on powinien być dużo mniejszy, ale tu jest światełko w tunelu, prawda, bo w tym roku została znowelizowana ustawa, prawda, o referendach. To znaczy dotyczyło to referendów lokalnych, tak, ale nie zostało to przyjęte, Senat to odrzucił, a nie, Sejm nie zajął się tym odrzuceniem Senatu. Okej, okay, no ale jest ustawa przyjęta przez Sejm, odrzucona przez Senat, więc jest szansa, że nie, ktoś wróci do tego. Tak, bo uległa dyskontynuacji, więc, tak, więc jej w procedurze już nie. Więc na to liczymy. No i kwestia ekspertów, zaangażowania ekspertów. To ja mówiłem już o edukacji, tu i ta książeczka. No, Szwajcaria jest świetnym przykładem. Świetnym przykładem na to, że w przygotowaniu referendum, już na etapie przygotowania go, informacje są właśnie przygotowywane nie przez polityków, nie przez strony jakby sporu czy dyskusji, ale przez wybranych niezależnie ekspertów, profesorów i w efekcie ta książeczka nie jest zbiorem propagandowych haseł jednej i drugiej strony, ale merytorycznych analiz i jakby informacji dla tych, którzy mają podjąć świadomą decyzję. W odniesieniu do tych trzech kwestii, o których tutaj pan przewodniczący mówił, jeśli chodzi o dzień referendalny tak zwany, to jeśli chodzi o jego ewentualną, czyli potencjalną skuteczność, to mówiąc szczerze, ja w tej sprawie nie mam zdania, ponieważ to mi wygląda na pomysł, który jest bardzo dobry na papierze, ale jeśli chodzi o realne tutaj jakby oddziaływanie na polityki publiczne w tym sensie, że będzie realne wyrażenie woli suwerena w tej czy innej sprawie, to myślę, że rzeczywistość, jeżeli do tego by doszło, mogłaby zawieść oczekiwania projektodawców. Dlaczego? W momencie, jeżeli mielibyśmy dzień referendalny, tak jak ja to widzę, to rozumiem, że działoby się coś, co było w odniesieniu na przykład do tego słynnego referendum z inicjatywy byłego już prezydenta Komorowskiego w 2015 roku, czyli tam to zasada in dubio pro tributario, jeszcze dwie inne rzeczy. Obawiam się takiej sytuacji, że po prostu, jeżeli chodzi o dzień referendalny, mielibyśmy kilka
opcji, co spowodowałoby to, że nad żadną nie odbywałaby się realna debata, albo dochodziłoby do sytuacji takiej, w której debata skupiłaby się na jednej rzeczy, a reszta zostałaby potraktowana po macoszemu. Owszem, być może moje obawy okażą się przesadzone, jeżeli pytania referendalne będą dotyczyły opcji, co do których już każdy albo prawie każdy ma ugruntowane zdanie, no to jak najbardziej okej. Okay. Natomiast ten dzień referendalny jako święto demokracji, no, powiem tak, mój sceptycyzm nie wynika z niechęci do samego pomysłu. Chciałbym, żeby to wyszło. Jestem natomiast tylko sceptyczny właśnie dlatego, czy to wyjdzie realnie. Teraz jeśli chodzi o kwestię drugie, pana dotyczyło progu ewentualnie. No więc pierwsza taka sprawa, bardziej uwaga, powiedzmy formalna, techniczna. Wydaje mi się, że tutaj pomieszaliśmy trochę dwie rzeczy, mianowicie ważność referendum i jego charakter wiążący. Referendum jest ważne i będzie niezależne od progu, jeżeli nie będzie sytuacji fałszowania głosów, niszczenia urny, zastraszania masowego obwodowych komisji wyborczych. Wtedy jest okej. Okay. Natomiast czy ono byłoby wiążące? To już być może, kiedy mnie jeszcze nie było, było to poruszane podczas dyskusji, ale to w polskim prawie już zostało wprowadzone, jeśli chodzi o referenda lokalne, na przykład w przedmiocie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta. Właśnie z tego powodu, o którym było tutaj mówione, to znaczy przeciwnicy po prostu do referendum nie szli i tyle. Czy ten próg ewentualnie niższy miałby wynosić 25%? Mam swoje wątpliwości, to znaczy rozumiem, że miałoby to być... Tak jak podkreślam, to nie chodzi o to, żeby frekwencja była 25%, tylko żeby za daną opcją zagłosowało 25%. To właśnie mam na myśli, czy to po prostu byłoby wystarczająco tutaj właściwe. Co nie zmienia faktu, że w moim przekonaniu sytuacja, w której dochodzi w referendum do tak zwanego głosowania nogami, to znaczy po prostu ci, którzy nie chcą, no po prostu nie biorą udziału, jest niepożądana. Aczkolwiek tutaj w tym zakresie trochę bym rozgrzeszał osoby, które nie wzięły udziału w referendum, które było przeprowadzone 2 miesiące temu. Ja, szanowni państwo, szczerze powiedziawszy, miałem duży zgryz, kiedy było to referendum. Koniec końców rzutem na taśmę podjąłem jednak decyzję, aczkolwiek mimo że rzutem na taśmę, to z przekonaniem, żeby wziąć w tym referendum udział. Nie trafiły do mnie argumenty, że biorąc udział w referendum wpadasz w pułapkę, bo de facto ujawniasz swoje preferencje polityczne. Otóż moim zdaniem, drodzy państwo, właśnie nie wzięcie udziału w referendum ujawnia preferencje polityczne w tym zakresie. Oczywiście pytania mi się nie podobały, były, jak mówią, klasyk tendencyjne i były sformułowane w sposób, który nawet nie to, że narzucał odpowiedź, ale no, nie wchodząc w szczegóły, pozostało wiele do życzenia. Natomiast trzecia kwestia to była tej książeczki. Tak, tak, między innymi książeczki. Chodzi o prostu możliwość zapewnienia tego dostępu do debaty obu stronom. Obecne ustawodawstwo dotyczące wyborów i referendum, czyli ustawa, no i kodeks wyborczy, taką debatę już zapewnia. Jeśli chodzi o referendum, można przecież rejestrować grupy, które będą brały udział w debacie referendalnej. Czyli moim zdaniem ten pomysł jest, jeżeli by to przeszło, byłoby to pewnego rodzaju ulepszeniem czegoś, co już istnieje. No oczywiście możemy tutaj dywagować na podstawie tego, jak wygląda realizacja debaty w praktyce, ale tutaj mimo, że jako prawnik to jestem akurat tutaj sceptyczny, jeśli chodzi o możliwość skutecznego, prawnego regulowania czegoś, co raczej powinno wynikać z kultury politycznej, aniżeli z norm prawnych. No, pożyjemy, zobaczymy. Zobaczymy, czy coś takiego zostanie wprowadzone. Jak już tutaj zostało słusznie powiedziane, jeden z podmiotów tworzących nową koalicję jest za dniem referendalnym. Natomiast w praktyce obawiam się, że dojdzie do sytuacji, gdzie najbardziej paląca kwestia zdominuje tę debatę. Będzie w sytuacji, jak to jest często na konferencjach naukowych, gdzie na przykład są zbierane pytania z sali i prelegent odpowiadać. To najczęściej, jak jest powiedzmy 5 pytań, skupi się odpowiedzi na jedno, na drugie, a na resztę się tylko prześlizguje albo w ogóle się do tego nie odnosi. I obawiam się, że podobny mechanizm po prostu zadziałałby tutaj. Tak, znaczy ja tutaj pozwolę sobie na drobną polemikę odnośnie tego, że w tej chwili jest zagwarantowany ten udział, no bo w praktyce oprócz tego, że się te komitety rejestrują, to daje im prawo brania udziału w kampanii spotowej, która ma oglądalność na poziomie, no umówmy się, bardzo niskim, niższym niż obecnie wysiedzenia Sejmu zdecydowanie. A taka broszura przygotowana przez obie strony, czy to inicjatorów społecznych, czy przez strony w parlamencie, rozsyłana do wszystkich obywateli,
Zapewniałaby, że nawet jeśli ktoś nie wykaże dużej determinacji, żeby zapoznać się z kwestiami referendalnymi, no to i tak dostaje do ręki jakiś zbiór argumentów jednej i drugiej z strony, bo po prostu państwo do każdego taką informację wysyła. Tutaj natomiast ja zadam jeszcze jedno pytanie i oddam też głos publiczności, bo pewnie jakieś głosy, pytania będą. Ja mógłbym jeszcze... jedno zdanie. Tak, a propos właśnie tego ryzyka, że właśnie o tym pan doktor wspomniał, że jak się ustanowi dzień referendalny, to frekwencja będzie mała, frekwencja będzie taka jak na referendum zarządzonym przez prezydenta Komorowskiego w 2015 roku. No właśnie tutaj mi przychodzi na myśl jednak ta idea w tym roku zapoczątkowana, żeby referendum było w dniu wyborów. To może brzmieć jak herezja trochę, ale wyobraźmy sobie takie społeczeństwo niespolaryzowane właśnie, gdzie czymś normalnym może się wydawać, że oprócz tego, że się głosuje na przedstawicieli, na konkretne partie polityczne, to jeszcze kilka ważnych, palących kwestii dla wspólnoty politycznej jest poddawane pod referendum. I taki pomysł by też przyczynił się do, myślę, oszczędności organizacyjnych. Jedno zdanie, pierwsze zdanie to jest takie odnośnie tych spotów, o których powiedziałeś, o rzekomo jakby niskiej oglądalności. Ja bym powiedział, że te spoty referendalne właśnie w tegorocznej kampanii referendalnej, one odegrały bardzo istotną rolę i powiem więcej, te spoty stały się, to już nie jest jakaś tajemnica Poliszynela, ale powszechnie dostępna informacja, że były też finansowane przez NGOsy, które jakby je wykupywały, były finansowane przez znowu swoje NGOsy matki spoza kraju, co nie jest zabronione do końca. Były też oczywiście spoty, żeby tutaj oddać się z drugiej stronie i żeby niejednostronnie politycznie, że oczywiście pamiętamy, że były też spoty finansowane przez Orlen, przez KGHM i przez inne organizacje, więc tutaj nie było tej kultury jakby edukacyjnej do końca. A co do samego dnia referendalnego, to zgadzam się tutaj z panią Anią, jak najbardziej nasza kultura, zwłaszcza ta szlachecka, pochodząca jeszcze z sejmików ziemiańskich i nie tylko, jest taka, że my musimy dyskutować, my musimy przebierać się na argumenty, może nawet szabelką. No tacy po prostu jesteśmy i tego nie zmienimy. Tak. Chciałbym się odnieść jeszcze do tego, co pan doktor mówił. Wspomniał pan, że to nie tak, jak to było przedstawiane przez media głównego nurtu, że wzięcie udziału w referendum jest deklaracją polityczną i powiedział pan, z czym pani się zgodziła, coś przeciwnego, że niewzięcie jest deklaracją polityczną, z czym osobiście chciałbym się nie zgodzić. Referendum, wydaje mi się, że przynajmniej tak było w moim przypadku, niewzięcie udziału w referendum wynikało z sprzeciwu wobec praktyki, wobec całego ruchu, w jakim to, do czego to referendum zostało wykorzystane. W praktyce wszyscy wiemy, jak u nas, już pan wspominał, że z tego powodu, jak wygląda u nas ustawa referendalna, pieniądze zostały do referendum wykorzystane w praktyce do kampanii wyborczej. Jednocześnie pytania. Tak ogólne, bo pierwsze pytanie referendalne, czyli sprzedaż publicznego majątku. To jest pytanie, którego odpowiedź na nie niesie za sobą żadnej wagi, bo nie precyzuje, komu sprzedać, jakie spółki, czy sprzedać firmom polskim, czy można sprzedać zagranicznym, jakim zagranicznym, w jaki sposób konsultować to, które firmy można sprzedać, które spółki można sprzedać, które nie, i tak dalej. Więc uważam, że wzięcie udziału w referendum i oddanie głosu w tą czy we w tą stronę sprawi wyłącznie, że damy legitymację rządzącym, niezależnie kto by mógł tą decyzję podjąć, do podjęcia decyzji taką, jaką oni uważają za słuszną, bez konsultacji z ludźmi. To, że pytania wyglądają tak, jak wyglądają, choć sam wyborcą PiSu nie jestem, to zagłosowałbym prawdopodobnie, gdyby mi przystawiono broń do głowy, zagłosowałbym najprawdopodobniej 4 razy na nie, ale dlatego, że pytania wyglądały tak, jak wyglądały.
a nie dlatego, że a jednocześnie w tym, jak, że w zależności od interpretacji mógłbym zgodzić się na daną opcję albo się nie zgodzić. Czy na przykład do 67 lat podwyższenie wieku emerytalnego bym się nie zgodził, ale gdyby była opcja podwyższyć albo na przykład zrównania wieku do 62 lat, 63 lat, może bym się zgodził. Może gdyby było podwyższenie do 64 lat, ale podwyższenie emerytur, bym się zgodził. Ale to... Czyli wariantowe referendum. To też, ale to nawet nie... Wariantowe to jest jedna rzecz, ale referenda, nawet te ogólnokrajowe, muszą być konsultowane z ludźmi, czy to poprzez panel obywatelski, czy przez inne rzeczy. Więc ja też chciałem powiedzieć, że uważam, że w moim przypadku brak głosu był sprzeciwem do tak instrumentalnego wykorzystywania tego instrumentu demokratycznego. Jeśli można się tutaj odnieść na bieżąco, w kwestii tego referendum niedawnego przyjąłem pewną zasadę. Nie krytykuję nikogo za jakikolwiek wybór, który w odniesieniu do tego referendum dokonał, ponieważ to była sytuacja winy tragicznej, w moim przekonaniu. Właśnie ze względu na to, na co ja zwracam uwagę, ale również i pan, sformułowania tych pytań. Ja nie biegałem po internecie i nie mówiłem, że każdy, kto weźmie udział, to tutaj przykłada się do czegoś, czy nie wiem, buduje cegiełkę w jakiejś tam sytuacji. Zresztą to jest ta sama dyskusja, która się pojawiła w odniesieniu na przykład do tam kwestii symetryzmu, prawda? Skoro nie popierasz A, to popierasz B. Otóż, drodzy Państwo, można na przykład, jeżeli komuś nie pasuje, oddać głos nieważny. Te słynne argumenty, że jak przychodzisz do restauracji, to wybierasz, co mają w karcie dań, prawda? No, niekoniecznie, prawda? Możesz na przykład poprosić kucharza o przygotowanie czegoś specjalnego, albo po prostu wyjść z lokalu. Także ja tutaj absolutnie nikogo, pana również nie będę krytykował, ponieważ ze względu na czynniki, o których już tutaj mówiliśmy i pan również, więc nie będę ich powtarzał, nie było tak naprawdę tutaj dobrej decyzji, prawda? Począwszy od pytania o ten majątek publiczny, gdzie tak na dobrą sprawę jako majątku to już niewiele zostało, po kwestię uchodźców, która jest sprawą bardzo skomplikowaną, wieloaspektową, jacy uchodźcy, którzy uchodźcy, więc to też i po prostu tutaj nie było tego typu dobrej sytuacji, więc no cóż, pozostaje sobie nam wszystkim, jak sądzę, życzyć, żeby przyszłe pytania referendalne nie były sformułowane w charakterze pułapek logicznych czy innych podobnych forteli. Dziękuję. Tu chyba pytanie. Tak. Jak nie mam więcej odpowiedzi, to oczywiście proszę. No także Mon ukradł mi większość argumentów, ale ja tylko tam jeszcze bym dodał. No bo sam proces tworzenia tego referendum i ogłaszania pytań przebiegał tak, no, że ministrowie rządu dopiero objaśniali sytuację, nie wiem, wziętą z kontekstu, to z ich narracji politycznej, że przeciwnicy chcą robić to, przeciwnicy chcą wyprzedać, chcą tego, więc przedstawiamy takie pytanie, głosujcie na nie. Potem przychodził kolejny minister, i przeciwnicy chcą wziąć imigrantów, dlatego proponujemy takie pytanie, nie, i głosujcie na nie. Pytania były skonstruowane na głosowanie na nie. Bartek, troszkę dalej mikrofon. Dobra, a co do właśnie kwestii tego, że namawianie do niewzięcia udziału w referendum to jest jakaś niedemokratyczna postawa. Tak? No to ja się tak, bo skoro to było w trakcie wyborów, także ludzie mogli także to nie było o tak, jak jest w przypadku zazwyczaj referendum, że a dobra, nie chcę misze, to tylko jakieś referendum, tylko to było połączone z bardzo ważnymi jednak wyborami do Sejmu, Senatu. No i skoro ludzie mieli i kartę do Sejmu, Senatu i do referendum, no to
mogli normalnie brać. Oczywiście, pomijając czynnik tego, że w normalnym systemie i w normalnym przeprowadzeniu referendum powinny być dwie listy o obecności, żeby ludzie nie musieli publicznie deklarować, że nie biorę udziału w referendum. Głównie w tych mniejszych miasteczkach, wsiach, żeby ludzie nie czuli tego przymusu od rządu, że ich do czegoś zmuszają, czyli do wzięcia udziału w tym referendum. Dobrze mówił o tym, między innymi profesor Antoni Dudek. Przez tą jedną listę te obecności, to była zagrożona na oczywiście w tym wszystkim tajność, bo ludzie musieli się zadeklarować, czy biorą referendum, czy nie. Szczególnie nie, że przy tym, że zestawie pytań, które władza sformułowała do głosowania 4 razy na nie, było po prostu plebiscytem tym dla lub przeciwko władzy głównie, albo po prostu właśnie nie w tych mniejszych miejscowościach pod względem przymusu. Także nie głosowanie w referendum, to był po prostu sprzeciw wobec i formuły referendum oraz również sprzeciw wobec takich pytań, sprzeciw wobec władzy, która przymusza, która raz takiej ważnej instytucji i robi swoją własną partyjną farsę, ściągniętą ich przekazu i programu wyborczego. Także ja nie wziąłem udziału, właśnie ze względu na przeciw, bo bez władzy, no i głównie tyle. Tak, także. Można powiedzieć, że w tym przypadku referendum zostało ofiarą polaryzacji, a nie w drugą stronę. Znaczy, ja bym tutaj jeszcze od siebie dodał. Od siebie bym dodał, że jeżeli mamy już próg, od którego referendum jest wiążące, to absolutnie standardem powinno być, że możemy wziąć udział w referendum w sprawie 2, 3, 4 pytań, a niekoniecznie wszystkich, że wszystkie dostajemy na jednej karcie. Bo oczywiście jest dużo państw, takich jak w Stanach Zjednoczonych, Stany organizują referenda, to razem z wyborami na jednej karcie dostają wszystko, ale tam nie ma progów, od których referendum jest wiążące. A jeżeli mamy ten próg, to ja uważam akurat, że jeżeli mamy próg, to nie robimy tego w dniu wyborów, plus powinno to zostać podzielone, że możemy zagłosować po prostu na wybraną ilość pytań, tak samo jak możemy zagłosować w wyborach do parlamentu tylko do Sejmu albo tylko do Senatu. Tutaj rozumiem, że jest chęć odniesienia się do głosu, więc... Tak, no problem, o którym pan opowiadał, czyli problem, czy odmawiać karty referendalnej, co będzie, jak się przyznamy do tego, że nie bierzemy udziału w referendum, albo że właśnie bierzemy tę kartę referendalną, to takie powstawanie takich pytań, to, że one były szeroko dyskutowane w przestrzeni publicznej, pokazuje, że szczytem wolności politycznej jest nie wzięcie udziału w referendum, albo że wzięcie udziału i powiedzenie, przedstawienie, nie wiem, przed sąsiadami w lokalu wyborczym, że jednak bierze się tą kartę referendalną, no to jest jakieś takie kontrowersyjne. Tak ja to postrzegam. Oczywiście można polemizować, czyli tutaj to sprawowanie władzy bezpośrednio, a nie tylko wybieranie przedstawicieli jest potraktowane właśnie po macoszemu albo jako coś podejrzanego. I chciałam krótko powiedzieć o takiej filozofii, która za tym stoi, bo to właśnie, że tak bardzo publicyści lewicowo-liberalni czy prawnicy apelowali o to, żeby
odmawiać wzięcia karty referendalnej i być odważnym, właśnie zachęcać do odwagi szczególnej w tym akurat zakresie, no to to jest dla mnie jako dla filozofki czymś ciekawym, bo z jednej strony wyraża, czy też wzmacnia obiegowe przekonanie, że demokracja bezpośrednia jest czymś właśnie antyliberalnym, prawicowym, populistycznym, kolektywistycznym, w czym nie warto uczestniczyć, a przecież właśnie ten indywidualista, który interpretuje te pytania na własny sposób, czy sam ustala swoją odpowiedź, może tutaj uczestniczyć. Ale właśnie tutaj ta krytyka referendum wpisuje się w moim zdaniem nowszą narrację stronnictwa lewicowo-liberalnego, wcześniej typową bardziej dla stronnictwa konserwatywnego czy prawicowego. Mianowicie chodzi o narrację przeciwko obywatelowi samodzielnie myślącemu, jak to się mówi, takiemu, który chce podważać autorytety, który uważa, że on może mieć rację, a inni mogą się mylić, takiemu, który chce, mówiąc bardziej naukowo, weryfikować, a nie falsyfikować swoje przekonania. No i po stronie lewicowo-liberalnej ta podejrzliwość wobec takiego obywatela rozpowszechniła się w pandemii na fali skądinąd słusznej krytyki ruchów postaw antyszczepionkowych. No ale chodzi tutaj o coś szerszego, o stanowienie prawa. Kiedy ludzie uważali pewne obostrzenia, na przykład zamknięcie szkół i kawiarni za zbyt ostre, to konfrontowano to ze światopoglądem naukowym, że tak musi być. No i obecnie trudno mówić, że kult sprawczości jednostki to jest coś, co zdecydowanie odróżnia stronę lewicowo-liberalną od prawicowej, bo coraz częściej na stronę lewicowo-liberalną mają wpływ poglądy antyantropocentryczne, promujące zanik kategorii podmiotu, no a ja jednak chcę być podmiotem i referenda są tutaj właśnie bardzo antropocentryczne, człowiek miarą wszechrzeczy jest w nich, ale jest pewna nadzieja, już zostało wspomniane, że na przykład Trzecia Droga chce promować referenda w różnych sprawach. Ja czytałam o tym, że w sprawie aborcji Trzecia Droga naciska na referendum i w sprawie handlu w niedzielę, a także jest za dniem referendalnym. Więc tutaj można powiedzieć, że ponieważ Trzecia Droga, czyli partia należąca do koalicji, formującej się koalicji lewicowo-liberalnej, będzie naciskała na organizację referendum, to uda się odczarować to skojarzenie referendów z prawicowym populizmem i kolektywizmem i przywrócić jednocześnie takie skojarzenie referendów i w ogóle demokracji bezpośredniej, paneli obywatelskich, na przykład tutaj wspomnianych różnych debat, dyskusji obywatelskich z tym indywidualizmem liberalnym w wydaniu partycypacyjnym. Tak, ja jedno zdanie jakby za chwilę dobrze, bo odniosę się też właśnie do twojej wypowiedzi, do kolegi. Jakby szczytem idealizmu jest myślenie, że referenda nie są jakby elementem polityki. I tak było, tak jest i tak zawsze będzie. I uwaga, zgadzam się, że przy tym ostatnim referendum ono stało się elementem polityki, narzędziem polityki, ba, powiedziałbym nawet baseballem takim na wyborców, ale w obu przypadkach. Jedna strona próbowała dzięki referendum mobilizować swój twardy elektorat, tak? Poprzez pytania i poprzez zagadnienia, którymi to referendum się zajmowało. Druga strona jakby próbowała również też doprowadzić, tutaj to zostało już powiedziane, do tego, żeby to referendum było plebiscytem za władzą albo przeciwko władzy. Więc w obu przypadkach mieliśmy do czynienia... Nie biorę udziału, jestem przeciwko władzy. Tak, mieliśmy do czynienia jakby tutaj z upolitycznieniem referendum, ale ono zawsze będzie polityczne. Rzecz jest takie powiedzenie chińskie, że ogień to fajna rzecz, ponieważ można na nim coś ugotować, ale jak się za bardzo zbliżymy do tego ognia, to można się przypalić, oparzyć i można coś spalić. I tak samo jest z referendum. Ono ma charakter polityczny, ale jak za bardzo i za dużo będzie tej polityki, to po prostu spalimy temat. I w tym wypadku tak było. Tak, znaczy ja pozwolę sobie jeszcze zadać jedno pytanie i wtedy już tylko o publiczności oddam głos, więc tutaj będzie ode mnie koniec. Natomiast jako prowadzący pozwolę sobie skorzystać, bo chciałbym zapytać o instytucję
której jestem ogromnym zwolennikiem od dawna, żeby wprowadzić ją w Polsce, to znaczy od tak zwane weto ludowe, zwane też wetem obywatelskim. I ja nawet w konkretnym wariancie jestem zwolennikiem. Znaczy chodzi mi o instytucję, że jeżeli zostanie przyjęte już w pełni, podpisane przez prezydenta w Polsce jakieś prawo, żeby obywatele mieli prawo zainicjować takie referendum sprzeciwu. Znaczy w moim wariancie, jakby to nie jest ściśle dopracowane, wyglądałoby to tak, że jest przyjęte prawo, obywatele mają określony czas na zgłoszenie inicjatywy, że będą się sprzeciwiać przyjęciu tej ustawy. Powiedzmy, że tam oczywiście pierwszy próg musiałby być stosunkowo krótki czas i stosunkowo niski, czyli powiedzmy 10 tysięcy w pierwsze dwa tygodnie od przyjęcia ustawy musiałoby się inicjatywa powstać, co automatycznie zawieszałoby wejście prawa w życie. No ja osobiście jestem tam jakoś zwolennikiem, że po zebraniu przez 3 miesiące czy tam pół roku pół miliona podpisów powodowało to obligatoryjne poddanie przyjętej w ten sposób ustawy pod referendum, w którym obywatele mogliby bez żadnego progu wiążącego, no bo jeżeli taka ilość obywateli się podpisała za tym, żeby nie przyjąć takiego już uchwalonego przez parlament prawa, żeby mogli obywatele zagłosować i niezależnie ile osób zagłosuje, jeżeli ten próg został osiągnięty, żeby takie prawo nie wchodziło w życie po odrzuceniu go przez obywateli w referendum. Oczywiście to jest jakby taki mój model trochę weta ludowego, bo ono w różnych państwach też inaczej, może w niektórych inaczej funkcjonuje. Natomiast chciałbym się zapytać, jak państwo się odniesiecie do tak zakrojonej propozycji i też ewentualnie zgadzając się bądź nie, czy widzielibyście weto ludowe, jeżeli w ogóle za nim jesteście, w innej formie niż ja to tutaj przedstawiam, proponuję. Panie przewodniczący, czyli tak jak ja rozumiem tutaj pana propozycję, pan myśli o wecie ludowym mniej więcej tak, jak to funkcjonuje, bo to jest akurat, jeśli chodzi o instytucję demokracji bezpośredniej, stosunkowo rzadka, a przynajmniej dużo rzadsza niż... Czy jest sporo całkiem państw. Urugwaj, Włochy, Szwajcaria, Liechtenstein. I jeszcze nawet niektóre stany USA 24. Też mają. Czyli no, jeżeli 24 państw mają około 200, ale nie chcę się tutaj wdawać w technikalia. Ja, no cóż, jako generalnie zwolennik instytucji demokracji bezpośredniej, mówię temu stanowczo, czemu nie. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o sprawy bardziej szczegółowe w odniesieniu do tego, co pan powiedział, myślę, że można by się oczywiście pospierać, jeśli chodzi o poszczególne kwoty liczbowe. Pan tutaj podał niektóre. Ja powiem, że dla mnie akurat poszczególne liczby mają znaczenie ważne, ale drugorzędne, to znaczy drugorzędne w tym sensie, że tak jak ja to sobie wyobrażam, w moim przekonaniu progi dotyczące skutecznego wystąpienia z wetem ludowym, to co by się dalej działo, to jest oczywiście inna rzecz, powinny być w pewnym powiązaniu z liczbami, które mamy w odniesieniu do referendum ogólnokrajowego i tak dalej. Innymi słowy, chodzi o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i żeby uniknąć sytuacji takiej oto, w której nagle będziemy mieli stosunkowo niewielką, aktywną mniejszość, która będzie decydowała o sprawach państwa. Ja dlatego też jestem trochę sceptyczny co do tego, pan mówił, ten próg 25% za rozwiązaniem. To byłoby oczywiście, tak jak to widzę, trochę tylnym wejściem, wprowadzenie trochę tej arystotelejskiej chyba idei politei, czyli prawda, nie rządy wszystkich, ale nie rządy nielicznych, tylko rządy większości tej świadomej i tak dalej. Nawiasem mówiąc, ale nie chcę w to chodzić dalej, czasami mi się wydaje, że wielu uczestników debaty publicznej, tam publicystów i panditów, raczej takiego systemu by chciało najbardziej obowiązującego. Natomiast jeśli chodzi, żeby już tu nie przedłużać i nie zabierać czasu innym, jeśli chodzi o instytucję weta ludowego, tak, przy czym tutaj, no, może to zabrzmi dość zabawnie, ja sobie wyobrażam, że powinno się zacząć po jakiegoś programu pilotażowego, aczkolwiek trochę trudno jest mi sobie wyobrazić, znaczy, jak na poziomie. Jak już jest pan konstytucjonalistą, to pozwolę sobie dopytać, co pan sądził o takim szalonym pomyśle, na który kiedyś wpadłem, śmiejąc się później z kolegami, że mnie duch pana Falandysza nawiedził, kiedy to wymyślałem. No bo ponieważ generalnie do wprowadzenia wetu ludowego w Polsce potrzebna jest zmiana konstytucji. Natomiast jak pan mówi o tym programie pilotażowym, to się kiedyś zastanawiałem, czy przeszłoby konstytucyjnie, żeby w ramach ustawy, w tej ustawie zapisać,
że organizowane jest referendum i ustawa wchodzi w życie tylko jeżeli zostanie w referendum zaakceptowana ustawa. To znaczy, nie wiem, czy pana dobrze rozumiem. Znaczy dwie kwestie. Pierwsze, czy weto ludowe wskutek zmiany konstytucji... No, znaczy, ja uważam, że no, w pełni nie da się tego wprowadzić bez zmian. Moim zdaniem tak, aczkolwiek złośliwie powiedziałby, że nie. Tak, no bo skoro moim zdaniem idzie za tym pewna logika, skoro obywatelską inicjatywę ustawodawczą oraz referendum regulujemy, no to prawda, per analogia. Natomiast tutaj ten pana drugi przepis, to ten pomysł, o którym pan powiedział, to moim zdaniem, jeśli chodzi o same założenia, to nie są tak na dobrą sprawę odległe od obecnych przekonań, czyli że realizacja wyniku referendum, jeżeli byłoby ono wiążące, rzecz jasna, tutaj wiążące, a nie ważne, implikuje konkretne sprawy ustawowe. Moim zdaniem problem jest gdzie indziej. Problem jest taki, że nie mamy tutaj prawnie, formalnie, tak jak przynajmniej ja bym chciał, zakreślonego czasokresu, kiedy referendum byłoby zrealizowane. Ja mówię nie, żeby wprowadzić ustawę o wecie, tylko ja tu mówię o takim pomyśle, że na przykład wprowadzamy ustawę o tych wolnych niedzielach i w tej ustawie zapisujemy, że ona wejdzie dopiero w życie, kiedy ludzie przegłosują je w referendum, które odbędzie się w 3 miesiące od uchwalenia. Dlatego mówię, że tu mnie nawiedził duch pana Falandysza, bo to jest jednak trochę omijanie regulacji konstytucyjnych. No ja nawet powiedziałbym, że nie tylko świętej pamięci profesora Falandysza, bo tu inni prawo usiłowali naginać w różne kierunki. Nie chcę podawać przykładów, bo to by nam się tutaj dyskusja mocno rozjechała. Natomiast pomysł ciekawy, tak z marszu ciężko jest mi coś powiedzieć, natomiast ja bym jednak wrócił, bo to jest moim istotą ten czasokres. Prawda? Proszę zwrócić uwagę na przykład, co wprawdzie w Wielkiej Brytanii, co z Brexitem. Znaczy dla jasności, ja entuzjastą Brexitu nie byłem, natomiast chodzi o to, że tam podjęta została pewna decyzja, no niewielką większością, ale było to tam 52 do 48, po czym nagle, no okej, to co my z tym zrobimy? I cisza. No to wypadałoby wystąpić. No bo wystąpimy czy nie? No może niekoniecznie, może nie ma obowiązku. I efekt jest taki, że referendum było w 2016, a wyjście, a i tak niepełne, bo pewne przepisy zostały w mocy na dłużej, to był rok 2020. Nawiasem mówiąc, wszyscy potem już nie myśleliśmy o tych referendach, o skutkach Brexitu, bo powiedzmy, że coś innego raczej interesowało nas wtedy głównie. Powiedzmy, że to był wspaniały przykład złego timingu. Tak, natomiast no ja też tutaj miałem zgrzyt, ponieważ raz jeszcze, ja entuzjastą Brexitu nie byłem i uważam, że no, źle się stało, choć żeby było jasne, w pełni szanuję to, że tutaj była to decyzja obywateli Zjednoczonego Królestwa, a ja jako obywatel innego państwa mogę tylko wyrażać swoją opinię na ten temat i nic więcej. Tym niemniej, no, były, nie można jednak uniknąć stwierdzenia, że pojawił się daleko idący sceptycyzm, jeśli chodzi o tutaj demokrację bezpośrednią. Nie zwłaszcza bawimy te stwierdzenia, że ludzie głosowali za Brexitem, bo nie wiedzieli, za czym głosują, prawda? Bo to, no proszę, a to ci, co głosowali przeciwko, to by jakoś więcej wiedzieli? Zrozumiałem, gdyby ich tak odpytać z traktatów europejskich, to by umieli odpytać. Znaczy, ja nie mówię, żeby od razu odpytywać, prawda, metodą redaktora Mazurka, czyli o takie daleko idące szczegóły, ale chociażby takie ogólne. To się zobaczy, to byśmy zobaczyli, czy rzeczywiście tutaj by tak było. Natomiast ja bardziej tutaj widzę ten problem. Natomiast czy ustawa pod warunkiem wejścia? Myślę, że mogłoby to być dobre, ale z drugiej strony mogło to być dublowanie już istniejących rozwiązań przy założeniu, że realizacja czasowa skutku referendum, jeżeli byłoby ono wiążące, byłoby jakaś bardziej ograniczająca ustawodawcę, aniżeli to jest obecnie. Tak, tylko... do tego weta głównie. Tak, do tego weta oczywiście. Ja oczywiście jestem jak najbardziej za, podoba mi się każde przedsięwzięcie, które ma charakter właśnie takiej demokracji bezpośredniej i daje obywatelom możliwość wypowiedzenia się na temat konkretnego aktu prawnego. Przy czym mam też świadomość tego, że ludzie nie korzystają z wielu innych narzędzi demokracji bezpośredniej, które istnieją na różnych poziomach, prawda? Od gminy, szkoły, miasta, więc to jedno. Druga rzecz, oczywiście przedsięwzięcie i inicjatywa fajna, ale z drugiej strony, jeśli uświadomimy sobie fakt, że my w Polsce mamy problem z takimi rzeczami jak vacatio legis dla ustawy, tak?
coraz mniej tych ustaw. No i dlatego trzeba byłoby to wprowadzić konstytucyjnie. Coraz mniej mamy problemy z takimi rzeczami jak konsultacje ustaw z poszczególnymi środowiskami. Mamy problemy z tym, że do ustawy o zamrożeniu cen energii wpisuje się lobbystyczne poprawki dotyczące wiatraków, prawda, w nocy i wiele innych problemów, albo wybitny konstytucjonalista chce poprzez referendum odwoływać prezydenta Polski, więc to wszystko powoduje, że my mamy jeszcze wiele do przepracowania i naprawienia w tym, co jest, co funkcjonuje. A dopiero wtedy możemy pomyśleć o takich narzędziach, które są bardziej wysublimowane, o tak powiem. Tak, pan doktor, tam się odwodzę. Tak, obiecuję, że będzie krótko. Tak, jeśli chodzi o... Tutaj no pan zwrócił uwagę akurat kwestię konsultacji społecznych. To kwestia, powiedzmy, z pewnych względów mi bardzo bliska na tym poziomie ogólnokrajowym. No niestety muszę się z panem zgodzić. Wolałbym, że się nie zgadza, że niestety muszę. Pamiętam nawet, jak była za czasów pierwszej kadencji już ustępującej władzy, była opiniowana, to się bodaj nazywa ustawa o jawności życia publicznego. I był tam jeden przepis bodaj w okolicach artykułu 25-27 o konsultacjach społecznych projektów, bo do tej pory i w zasadzie nawet teraz w dużej mierze te przepisy są bardzo rozproszone. W ustawie o działach administracji rządowej możemy coś znaleźć, w regulaminie Sejmu, w artykule 34 można coś znaleźć. Bardzo mi się podoba to, że mam nadzieję, że tutaj zostanie postawiona kropka na i, że ostatnio przerwał na wypowiedź bodajże marszałka Hołowni, który się pozytywnie odniósł do konieczności OSR-ów, czyli oceny skutków regulacji projektów poselskich. Jest to pomysł bardzo dobry, zważywszy, że bardzo często większość rządowa, i to nie tylko, muszę państwa zmartwić, ta ustępująca, uskuteczniała zasadę wnoszenia projektów de facto rządowych jako poselskich, żeby ten obowiązek po prostu tego nie obejmował. Trochę się obawiam wylania z dziecka z kąpielą, bo grupy posłów nie mające teraz dostępu do zaplecza eksperckiego, jak na przykład ma KPRM i ministerstwa, no ale cóż, po coś są tymi posłami, po coś dostają diety i pieniądze na biura poselskie i tak dalej. Także tutaj no, nie przesadzajmy. Może to w jakiś sposób ten proces usprawni, czy może nie tyle usprawni, co sprawi, że będzie bardziej reprezentatywny, żebyśmy nie mieli sytuacji, jak to pewna osoba pełniąca funkcję ministra, owszem, zaprosiła do procesu konsultacji pewną organizację, ale zaprosiła je w taki sposób, że zaprosiła tylko te, co do których wiedziała, że zgodzą się z jej pomysłami. Albo sytuacja taka, że w piątek przychodzi pismo w sprawie organizowania konsultacji, które się odbywają w poniedziałek, a tu trzeba przyjechać do Warszawy, zorganizować wszystko, etc. Pożyjemy, zobaczymy, jest nowa kadencja i są pewne zapowiedzi. Szczerze i nieironicznie, niezłośliwie kibicuję, żeby coś z tego wyszło. Ja nie jestem prawnikiem, więc takie szczegółowe rzeczy, jak należy wprowadzać i skonstruować instytucję weta ludowego, no to na ten temat nie będę się wypowiadać. Natomiast zdecydowanie takie weto ludowe byłoby zabezpieczeniem przed wprowadzeniem ustaw przez polityków gdzieś w Sejmie z dala od obywateli. I to są zwykle pomysły, o których dowiadujemy się w trakcie kadencji, które jakby nagle są wypromieniowywane z Sejmu i nie jest to błysk światła prawdy platońskiego, tylko jakieś widzimisię. To nie było coś, co było zapowiadane w programach wyborczych danych partii, które są później weszły do Sejmu, tylko właśnie coś, co nagle się pojawia. Takim przykładem jest na przykład ustawa z 2013 roku, przedszkole za złotówkę. Tutaj obie partie, czyli rządząca koalicja PO-PSL, czy oba plemiona, że tak powiem, rządząca koalicja PO-PSL, ówczesna i PiS głosowali za tym, a taka ustawa nie podobała się wielu rodzicom dzieci, które chodziły do przedszkoli, ponieważ zabraniała w imię jakiejś właśnie może sprawiedliwości społecznej, zabraniała
zajęć dodatkowych, na przykład z rytmiki, czy z tańca, czy z angielskiego, za dodatkową opłatę. No chyba, że ta opłata będzie za symboliczną złotówkę, no to było to jakieś ograniczenie wolności tych rodziców i tutaj mogłaby powstać, gdyby istniała inicjatywa weta ludowego, to mógłby powstać taki pomysł, żeby takie weto spróbować zastosować. No podobnie niedawno analizowałam taki projekt opodatkowania Vinted i OLX. Tutaj nie będę się rozwodzić nad szczegółami. To jest dyrektywa unijna, więc to jest trochę inna sprawa, no ale też może jakieś weto ludowe mogłoby być zastosowane. No bo w innym przypadku będzie w Polsce obowiązywać takie rozwiązanie, że jeżeli coś ktoś sprzeda na Vinted albo OLX albo innych tego typu portalach 30 razy w roku i niezależnie czy nawet jak zarobi jakieś 300 zł z tych rzeczy, 30, no to będzie zgłoszony do skarbówki. I tutaj też by się przydało weto ludowe, więc to jest pod względem dobry pomysł, żeby zatrzymać takie pojawiające się znienacka pomysły polityków, pomysły, za którymi ludzie nie głosowali. I tutaj bym też krótko się odniosła do tej kwestii, bo ona jest powiązana, czy w referendach i innych inicjatywach z zakresu demokracji bezpośredniej mają być głosowane takie sprawy bardzo wielkie, bardzo poważne, czy też te rzeczy codzienne. To się też trochę odnosi do pierwszego pytania z sali, jak formułować pytania referendalne, prosto, czy właśnie w sposób bardziej złożony, czy pytania referendalne powinny dotyczyć spraw złożonych, czy prostych. To ja uważam, że powinny być przede wszystkim referenda o sprawach codziennych, no, takich jak handel w niedzielę, czy religia w szkołach, ale nie chodzi mi o fakt, że tylko takie proste rzeczy obywatele umieją ogarnąć, tylko chodzi mi o to, że takie głosowanie kilka razy w roku w takich sprawach codziennych jest wyrazem większego szacunku wobec obywateli, wobec właśnie istoty demokracji, niż referenda odbywające się rzadko, co nie wiem, raz na 10 lat, czy raz na 5 lat, na przykład zatwierdzenie konstytucji, czy wejście do Unii Europejskiej, czy kwestia aborcji, która być może zostanie podjęta w najbliższym czasie w referendum. No chodzi o to, żeby dawanie decyzji w tych wielkich sprawach nie było takim listkiem figowym, który sprawia, że no to teraz politycy mogą w tych codziennych sprawach decydować za obywateli i ustalać tam gdzieś w Sejmie, w zaciszu gabinetów, no jakieś ustawy, które ich tłamszą. To mi się trochę kojarzy taki sposób myślenia z takim katolickim określeniem geniusz kobiety, że no ta kobieta jest z jednej strony doceniona, że ona ma jakiś geniusz, a mężczyzna nie ma tego geniuszu, ale tak naprawdę służy to jak to trochę jak publicystek i filozofek, na przykład Justyna Malinowska czy Ewa Kiedio, Zuzanna Radzik analizowały, no służy to jakiemuś jednak decydowaniu za tą kobietę, ograniczaniu jej wolności w innych sferach, mówienie, że ona nie jest tak samo dojrzała jak mężczyzna w swojej istocie. Tak, i chyba w tym momencie tutaj kończymy. Jeszcze obiecałem, że widowni oddam głos, więc jeżeli aktualne są wciąż pytania... Martin, ty miałeś pytanie. Tak, nie wiem, czy w takim razie ktoś z publiczności jeszcze ma pytanie? Jeszcze bym zadał jedno pytanko. Rozmawiamy tutaj o wielu modelach. Często wydaje mi się, że rozwiązania, które tutaj padały, więc nie wydaje mi się, jestem przekonany, że były one na pewno lepsze od obecnego stanu prawnego. Jednak jako osoba, która ma relatywnie pesymistyczne podejście do polityki, chciałbym zwrócić uwagę, że
takie spotkanie może być troszeczkę tragikomiczne z tego powodu, że niezależnie czy jakaś partia wznosi, jest nazywana antydemokratyczną, czy wznosi na sztandarach hasła o demokracji, czy konstytucji, ponieważ obecnie wśród liczących się sił politycznych, pomimo nawet jak tutaj chwalona trzecia droga, właściwie bardziej Polska 2050, to nie ma żadnych sił, które chcą oddać władzę obywatelom. Ponieważ prosta sprawa, już wracając nawet do polaryzacji, tak jak to obecna scena polityczna, gdzie można po prostu krzyczeć na jedną stronę, a nie rozmawiać, nie oddawać głos ludziom, nie dawać, szukać prawdziwych rozwiązań, w praktyce bardzo politykom obniża poprzeczkę i ułatwia zadanie. Mogę się odnieść do własnego doświadczenia, bo ja z Bartkiem jesteśmy członkami, parlamentarzystami skończonej kadencji Parlamentu Młodych Rzeczpospolitej Polskiej, która jest ciałem, nieoficjalnym ciałem doradczym przy Senacie, ale no staramy się jakoś to ukonstytuować jako głos młodych. I osobiście muszę powiedzieć, że tam, gdzie i ja, i Bartek bardzo walczymy o kulturę debaty, kończy się tym, że ja, będący przewodniczącym najbardziej lewicowego koła, jestem w stanie dogadać się w niektórych rozwiązaniach z chłopakami z młodzieżówki Konfederacji. I problem jest taki, że tylko że my nie mamy żadnej władzy, więc my skupiamy się na faktycznych rozwiązaniach, co pokazuje jedną piękną i okropną rzecz, że politycy nie będą chcieli zgodzić się na rozwiązania, które ułatwią znajdywanie najlepszych rozwiązań, ponieważ o wiele trudniej będzie dzielić ludzi, określać podziały. Okej, okay, a jak brzmi pytanie? Tak, statement ode mnie to był, ale już faktycznie powinienem przejść do pytania. Czy uważacie, że sprawa jest beznadziejna? I czy jest jakaś szansa, może odwołując się do przykładów historycznych, że w innych krajach była podobna sytuacja i ona weszła taka pozytywna zmiana, czy jest szansa, że będzie lepiej? Tak chciałbym, żeby powiało optymizmem. I jeśli tak wychwalana tutaj trzecia droga nie zawiedzie, to być może będzie, dlatego że korzystnie na scenę polityczną mogą wpłynąć przepisy dotyczące samorządów gminnych, które wprowadziły kadencyjność, tak? Samorządowcy mogą pełnić swoje funkcje przez dwie kadencje. Jeżeli nikt przy tym nie pogrzebie i nie zmieni tego, to teraz na wiosnę będziemy mieli wybory samorządowe, a za kolejne 5 lat, bo została przedłużona kadencja, za kolejne 5 lat ci samorządowcy, którzy dzisiaj są burmistrzami, wójtami, prezydentami miast, najprawdopodobniej zdecydowana większość z nich będzie chciała kandydować do parlamentu. Efekt jest taki, że być może na listach znajdziemy ludzi, którzy znają realne problemy mieszkańców, zajmowali się realnymi problemami swoich miast, gmin, a nie tylko polityką. I to jest ta jedyna jaskółka, innych nie widzę. Więcej Wadimów niż Kiewiczów. Chociaż tak, chociaż tutaj kolega słusznie zauważa, że to wcale nie musi być tak fajnie, bo mamy właśnie samorządowca, który był świetnym samorządowcem. Nie było tutaj w województwie wójta, który powiedziałby prezydenta o nim źle. On sam był świetnym prezydentem, ale w momencie, gdy założył garnitur polityka, no. Okej, okay, tutaj jest jeszcze pytanie, tylko prosiłbym o samo pytanie bez wstępu, tak? Znaczy, po prostu tu chciał to rozwinąć trochę ze statementem, nie? No bo to nie, Bartek, już pytanie, bo już się czas nas goni. No dobra. W jaki sposób ogólnie nie bardziej masowy sposób zaangażować obywatelsko ludzi? Przypominaj że właśnie w latach 90.
ZSMP w Żelonej miały te kilkadziesiąt tysięcy, młodzieżówki partyjne miały kilkadziesiąt tysięcy, partie, tak samo porozumienie centrum w 1995 roku miało 30 tysięcy ludzi. Nie będąc w Sejmie. No tak, no także w jaki sposób powrócić do tego poziomu zaangażowania ludzi w partie, organizacje, szczególnie, że wtedy Polska była biedniejsza. Ludzie gdy mogli się mniej interesować, ale jednak zaangażowanie było dużo, dużo większe. To nie wróci z kilku powodów. Ja oddam zaraz głos specjalnie pani Ani, bo ona na ten temat powie więcej. Po pierwsze, nie wróci z powodów czysto socjologicznych, społecznych. Dzisiaj ludzie mają jakby mniejszą chęć angażowania się w tego typu przedsięwzięcia. I tutaj przechodzimy do punktu drugiego. Dlaczego? Dlatego, że polityka to nie jest branża i obszar, który cieszyłby się dobrą reputacją i w której ludzie chcieliby uczestniczyć. I przechodzimy w ten sposób do punktu trzeciego. Dlaczego? Dlatego, że sami politycy spowodowali, że ludzie mają o nich takie, a nie inne zdanie. A co za tym dalej idzie, do działalności politycznej również młodzi nie zgłaszają się już tak jak kiedyś z przyczyn ideowych. Dzisiaj ciężko znaleźć, rozmawiam naprawdę z politykami wieloma w każdym tygodniu, z różnych opcji, od Platformy przez SLD, przez PSL, przez PiS i inne organizacje. Sam lata temu kiedyś, 25 lat ponad byłem jakimś tam działaczem. Dzisiaj młodzi przychodzą do polityki nie po to, żeby działać, walczyć o jakieś idee, głosić jakieś idee, organizować spotkania, tak jak wy to robicie i opowiadaliście o tym, tylko po to, żeby znaleźć się na liście do samorządu miejskiego, gminnego, po to, żeby dostać coś. I to niestety politycy zepsuli tych młodych ludzi, którzy kiedyś zaczynali od asystentury, to było już maksimum, co mogli otrzymać, bo generalnie musieli gdzieś tam pomagać, uczyć się, przyglądać się, a dzisiaj nie mają po pierwsze od kogo się uczyć, nie mają czemu się przyglądać, bo ci politycy, którzy są w przestrzeni publicznej, nie są żadnymi autorytetami. Również, i tutaj mówię też, chciałem wrócić do czwartego elementu, kwestia technologii, które powodują, że młodzi jakby angażują się politycznie. Uważam, że to jest aktywność polityczna. Kiedy tam na Facebooku, na TikToku nagrywają różne materiały i dla nich to jest manifestacja polityczna, a nie uczestnictwo w kole partyjnym, czytanie książek Miltona Friedmana i potem opowiadanie o nim. Ty akurat mówiłeś, że masz poglądy lewicowe, ale ja na przykład wychowałem się na książkach Miltona Friedmana i nie tylko. Tego ja raczej. Tak. Tylko jeszcze bym mógł jeszcze to dać też do pana? Tak, tylko dwa słowa naprawdę, bo jakby jest już po czasie. Tak, dodając do tego, no to fakt, że po prostu też partie nie angażują on swoich środków i ludzi, gdzie właśnie nie w szkoleniu struktur młodych i tego. Także to jest zupełnie zaprzepaszczone. Tak. Tutaj ciekawy przykład, właśnie pan wspomniał z tymi latami 90., że w Porozumieniu Centrum było 30 tysięcy osób, a teraz ludzie, mimo że społeczeństwo jest bogatsze, też większy jest poziom edukacji, poziom odsetek osób z wykształceniem wyższym, to ludzie jakoś nie chcą się angażować politycznie. No i tutaj się zgodzę na przykład, że dla wielu osób to zaangażowanie polityczne jest wyczerpywane poprzez po prostu polajkowanie czegoś, choć z drugiej strony uważam, że na przykład, no może nie lajk na pewno, ale
ale wzięcie udziału w jakiejś debacie właśnie w komentarzach na Facebooku jest już takim udziałem w polityce, spełnieniem obywatelskiej powinności, obywatelskiej cnoty. Ale jeżeli chodzi właśnie o tę kwestię, dlaczego teraz ludzie mniej chętnie się angażują politycznie, tacy, można powiedzieć, zwykli obywatele, a wtedy się angażowali, no to przychodzi mi na myśl, to oczywiście jest jakaś kwestia, która, jakaś tylko hipoteza, która wymagałaby większych badań, na przykład socjologicznych, że w latach 90. czy na początku 2000. Nie było internetu tak bardzo powszechnego, więc moim zdaniem mógł panować większy spokój, mimo że te sytuacje polityczne były napięte, koalicje, tak. Ja bym nawet dodał, że internet po pierwsze kanibalizuje część aktywności politycznej, która wtedy musiała znaleźć pójście w innej działalności, która się odbywała bardziej na żywo. A po drugie też liczba dostępnych zajęć, także takich aktywności niepolitycznych, po prostu atrakcji życiowych była dużo mniejsza, więc siłą rzeczy na politykę przypadało większa liczba osób, które ją wybierały. Tak, więc tutaj internet po prostu, przez to, że istnieje dostęp do internetu, obecnie często wybiegamy właśnie to scrollowanie telefonu, a nie jakieś właśnie aktywności typu pójście fizyczne na koncert, czy właśnie choćby uczestnictwo polityczne, pójście na jakieś zebranie, na debatę, zbieranie podpisów za czymś. No ale właśnie ten brak internetu, tutaj chciałam na trochę inny aspekt zwrócić uwagę, czyli to, że internet sprzyja polaryzacji, wzajemnemu oskarżaniu się, czyli nie ma tutaj takiego nastawienia na spokojniejszą dyskusję. To się zdarza, taka bardziej merytoryczna dyskusja, gdzie oczywiście niekoniecznie dochodzi do przekonania jednej osoby przez drugą, ale jakby umieją się pięknie różnić, no to bardziej są tutaj jakieś złośliwości, jakiś hejt, no i z tym można się spotkać 24 godziny na dobę, bo jak się rano napisze jakiś komentarz, ktoś odpowie, wieczorem się widzi, że jest hejterska odpowiedź, no to jakoś człowiek psychicznie już ma zniechęcenie do poruszania tych kwestii politycznych. A wtedy, kiedy był brak internetu, to jakoś było to takie bardziej spokojne, tak mi się przynajmniej wydaje, że każda partia wydawała jakieś swoje medium, swój biuletyn, tam były w dłuższych nieco formach przedstawione różne interpretacje, różne stanowiska ideowe. I jeszcze takie zdanie dodam, że no właśnie dochodzi do pewnego błędnego koła, że ludzie nie chcą się angażować w politykę, bo nie odpowiada im ta polaryzacja, ta silna, taka silna atmosfera hejtu, podziału na my i oni. A polaryzacja się przez to właśnie zwiększa, że nie idą do polityki ci, którzy chcieliby debatować w sposób bardziej zniuansowany i spokojniejszy, choć nie pozbawiony też własnych indywidualnych emocji. Nie jestem socjologiem, ale czytam czasami ludzi, którzy się trochę więcej na tym znają i być może znaleźli klucz do odpowiedzi na pytanie, dlaczego mało osób się angażuje i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. Aczkolwiek czy nic, ale o tym za chwilę. Otóż jeśli chodzi o nas jako społeczeństwo, to jest postawiona teza, że bardzo dobrze wypadamy, bardzo dobrze się sprawdzamy, jeśli chodzi o działanie takie z braku lepszego określenia, nazwijmy akcyjne. To znaczy teraz, zaraz trzeba coś zrobić, bo się pojawia jakiś problem, to wtedy zbieramy się i działamy. Przykładowo świadczą o tym wielomilionowe kwoty corocznie zbierane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, ludzie przez nikogo nie zmuszani, przez nikogo nie zachęcani nawet, zjawili się tam pod przejściem w Medyce, w Przemyślu i zaczęli organizować pomoc, jakieś telefony, grupy, czy przyjmiecie rodzinę, ile, 4 osoby, macie miejsce, okej.
a my nie mamy, ale macie na dwie mamy, no to przyjmiecie, prawda? Ci ludzie, którzy... jestem z Wrocławia, którzy na wrocławskim dworcu górnym, gdzie szpilki nie można było wcisnąć, pomagali, przynosili kanapki, etc. I to wszystko było, też nieironicznie powiem, naprawdę piękne i wzruszające. Te obrazki, kiedy dzieci ukraińskie przechodzą przez granicę, a tam stały jakieś stoły z jajkami, niespodziankami czy innymi słodyczami, które można było brać za darmo i tak dalej. To było coś naprawdę wspaniałego. Natomiast to, co tutaj mówiliśmy, tak zwana praca partyjna czy organizacyjna w NGO-sach i tak dalej, no to jest żmudne, mało romantyczne, mało chwytające uwagę, niekiedy nie doprowadza wcale do zadowalających dla działających rezultatów. I tutaj akurat się, że tak się wyrażę, no raczej uogólniając nie sprawdzamy. Ktoś mi właśnie podawał przykład w Ośpu, czyli orkiestry Owsiaka, że zobaczcie, my jesteśmy tacy hojni, tyle zbieramy na orkiestrę. No owszem, a ktoś powiedział, Amerykanie nie zbierają, ale oni nie mają orkiestry, tylko oni corocznie po prostu systematycznie wpadają jakieś kwoty na te charity w tą czy w inną stronę, jak bardzo by chcieli. Czy się w jakiś sposób może zmienić? No, może się zmieni, może wyjdziemy poza taki typowy virtue signaling, typu zdjęcie profilowe na Facebooku czy na jakimś nowszym medium społecznościowym. Ludzie się może coraz bardziej zaczynają interesować. Dzisiaj, i to chyba nie mam nawet aktualnych danych, ale ponad ćwierć miliona ludzi oglądało na żywo transmisję z posiedzenia. 500 tysięcy subskrypcji w trakcie naszej dyskusji już padło. Kancelaria Sejmu już wystąpiła, ten srebrny przycisk od YouTube'a. Tak jest, to lecą, prawda, po złoty, wcale bym się tak mocno nie zdziwił. Kiedy no tutaj był przywoływana postać prezydenta Trzaskowskiego, kiedy rozpoczął się tam pomysł jego kandydatury, podaj dosłownie kilka dni na zebranie podpisów, to ludzie ustawiali się w długich kolejkach, czyli, że to się wyraża, może jest nadzieja. Oczywiście ja nie jestem marzycielem aż takim i nie robię sobie nadziei, że nagle wszyscy zaczną gdzieś tam działać w tej czy w innej partii, ale jeżeli powiedzmy, nie wiem, co dziesiąty, co dwudziesty, nie wiem, może coś się zmieni. No, jak to powiedział klasyk, przewidywanie jest bardzo trudne, zwłaszcza kiedy dotyczy przyszłości. Można być przyjemnie czasami zaskoczonym. Jerzy Giedroyć na przykład jasno mawiał, że komunizm na pewno upadnie, ale nie za mojego życia. No i proszę, co się stało. Żył jeszcze kilka lat po jego spektakularnym, czy też mniej spektakularnym zakończeniu. Także nie wiem, może coś się zmieni, może nie, także, że tak powiem, odpowiedź, można powiedzieć, mało wnosząca. Dziękuję. No i tym bardziej wydaje mi się jednak optymistycznym niż pesymistycznym akcentem kończymy. Ja bardzo dziękuję zarówno prelegentom, jak i publiczności za obecność i dyskusję dzisiaj. Zachęcam do śledzenia naszej działalności Instytutu, czy to w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na stronie lub bezpośrednio .pl. Tam też można sięgnąć po nasze kolejne publikacje. Między innymi nieodpłatnie można otrzymać broszurę i książkę, która zostanie wkrótce wydana.